To, że jestem poetą, to każdy wie doskonale. Natomiast zapewne nikt nie wiedział, że Elmenor bywa również znakomitym tancerzem, który lawiruje pośród przeciwników, nie dając się złapać, nie dając się wykryć. Dlatego przygotowałem dzisiaj mały utwór właśnie o tancerzu wśród niedźwiedzi. Że moc ma niezwykła i twórczość niezrównana, to jest to wiedza powszechna dla każdego chłopa i pana. Lecz o mej odwadze mało kto dziś mówi, choć kilka mych utworów nieskromnie ją chlubi. Bo znowu pochwalić się muszę otwarcie, że odwagą zasłynąłem przy ogromnym ducha harcie, gdy małego niedźwiedzia żem z wnyków uratował oraz niewidzialnym pośród dorosłych sztuk lawirował. Poruszając się jak tancerz, akt swój odwagi ukazałem i tym razem los mi sprzyjał, bo nic nie spaprałem. Zapraszamy na kolejną sesję DDD. Nasza dzielna drużyna debili ostatnio zrobiła sobie postój w miejscu, w którym wcześniej mieli walkę i ktoś ich podejrzał. Przez co później musieli bronić się przed kolejnymi wrogami, bo wyruszyli dalej, żeby znaleźć trochę lepsze miejsce na odpoczynek, bardziej ukryte, co im się udało, więc pełni zdrowia, wypoczęci, trochę może gdzieś tam mają blizny, jakieś zadrapania, jakieś stare rany, ale już są zasklepione, już nie przeszkadzają tak mocno i wyruszyliście dalej. Po drodze Atro rozdał swoim towarzyszom magiczne przedmioty. Tak, myślę, że albo jak jeszcze obozowaliśmy, albo po drodze właśnie złapałem te rękawice, które znalazłem, tą linę. I tak trochę się nimi pobawiłem, tymi rzeczami, co znalazłem przy tej dwójce. Te rękawiczki w ogóle znikają, jak się je założy na dłoń. Dziwne są, ale czuć, że palce się robią zręczniejsze. Mogą się przydać do jakichś złodziejskich sprawunków. Chyba było parę w mojej gildii jeszcze, zanim, no, nieważne. Mechanicznie dodają plus 5 do zręcznych palców i wszystkiego, co jest związane z otwieraniem zamków, coś takiego? Zaraz. Tak, plus 5 bonusu do Dexterity Sleight of Hand, czyli zwinne dłonie. Zwinne dłonie. I do zręczności, do wszystkich testów na zręczność, które są używane do otwierania zamków. A ta lina, to jak się jej da komendę, to ona robi rzeczy. Jakie rzeczy? Fajne rzeczy. Śpiewa, tańczy? Nie, i tak wyciągam tą linę i mówię do niej, zaplącz się. I ona ma ogólnie, ta lina, 60 stóp, więc jest dość długa. I ona nagle zaczyna wiązać tak co jedną stopę, jakby robi supeł, się skraca do 50 stóp, no i ma tak, i ma po prostu pełno supłów, supełków. Ma pełno supełków, żeby się po niej łatwiej było wspinać, nie? No i w ogóle, no różne są komendy, jakby można jej rozkazać, żeby coś złapała, żeby coś się, można ją postawić na sztorc tak do paru stóp, jakby komuś się przydało gdzieś się wspiąć, czy żeby się wokół kogoś obwiązała nagle tak szybko w walce, żeby ktoś nie spadł, czy coś, to może ktoś mieć. I ogólnie ona właśnie waży 3 funty, ma 60 stóp, może utrzymać 300 funtów, 3000 funtów, to tak dużo. używa się, jak ją trzymasz, możesz użyć akcji, żeby wypowiedzieć jakąś komendę. Lina się jakby ożywia i w bonusowej możesz jej rozkazać, żeby drugi koniec tej liny poruszył się w stronę, w którą rozkażesz, żeby się poruszyła. Porusza się 10 stóp wtedy. Na końcu twojej tury poruszy się 10 stóp i dopóki nie dotrze do celu, to będzie się poruszało 10 stóp na rundę, do momentu, w którym jakby wyciągnie się na pełną odległość, bo musicie ją trzymać dalej,
więc sama nie poleci gdzieś, tylko musicie trzymać za jeden koniec i rozkazać, jakby drugi koniec sobie wtedy idzie. Można jej rozkazać, żeby się zawiązała wokół jakiegoś przedmiotu mocno i żeby się odwiązała sama, no albo żeby się właśnie splątała się, jakby żeby robić, żeby miała to co stopę jedną, ten supeł, żeby łatwiej się było po niej wspinać. I się wtedy skraca o 10 stóp, nie? Ma 20 klasy pancerza i 20 hit pointów. Odnawia jednego hit pointa co 5 minut. Dopóty ma jednego hit pointa, jeśli ma 0 hit pointów, 0 HP-ków, to się niszczy kompletnie. To trochę działa jak lasso Wonder Woman? No możesz sobie na przykład tylko trzymać, bardzo możesz... Wolne. A, bardzo wolno, no tak. 10 stóp na rundę to tak trochę bardzo wolno. No tak. To bardziej chyba bardziej jest na ogólnie do spinaczki, do takiej pomocy fabularnej niż w walce, więc... Ale na przykład trzymając ją za jeden koniec może nią rzucić, to wtedy by przyspieszyła, nie? W jednej akcji by pokonała pewnie jakąś większą odległość. No, odległość twojego rzutu. No. Tylko musi się trzymać jeden koniec, więc w teorii w zasadzie... No, Byś musiał trzymać jeden koniec i drugim rzucić. No tak. No drugą ręką, no tak. A ma 60 stóp, więc myślę, że dalej nie poleci niż na te 10 stóp, bo reszta liny będzie jej ciążyć. Ta lina waży 3 funty, tak? Tak. To jest 1,5 kilograma. 1,5 kilo, no. To jest dość sporo. 1,5 kilo? Myślę, że za 60 Jak stóp, na 18-metrową linę? To jest takiej średniej grubości, no palca grubości, może grubsza trochę od palca lina. No tak, a może unieść do około 200 kg? 2000, tak? Bo 3000 nice. Funtów. To 2000 kg. Fajna rzecz. No tak opisuję te przedmioty i tak pokazuję je i... To kto coś ten? Ktoś ma jakieś pomysły, jak to wykorzystać najlepiej, to może sobie wziąć, myślę. No, we przemyślina. No to podaję ci. Ktoś chce rękawice do otwierania zamków i... Ale chcesz rękawice? Czy... Ja... Mogę wziąć, nie? W sumie pożyczyłbyś mi czasem niekoniecznie do otwierania zamków, ale do jakichś precyzyjniejszych prac. No mi w występach nie pomogą. No nie bardzo. Z tego co widzę, no to nie wymagają, żeby się z nimi połączyć, więc ktokolwiek je założy, będą działać. Okej, to mogę pożyczać. Ale na razie nie chcesz, tak? Na razie nie, ale jak będę pracował nad Rosamundą, żeby ją... Dobra. A, no to pewnie. A, dobra. No to sobie, myślę, założę je na ręce w takim razie. Ściągam swoje stare rękawice, jakieś te czarne skórzane i zakładam te i... Znikają po prostu na moich dłoniach. Mam dłonie teraz. No i straciłeś rękawiczki. Nie, się niewidzialne robię, mówię ci. I ściągam. A, mówię, że znikają, a nie, że są niewidzialne. No i... Ma, że masz jeszcze humor po takim wpierdolu, to się dziwię. Ja ale się dobrze czuję. Ale bardzo dobrze się świetnie czujesz. To było głupie zostawać na tym miejscu, naprawdę. No ale już nie cofniemy czasu. Będąc obdarowanymi, trafiliście do miejsca, na którym ostatnio skończyliśmy sesję, czyli stoicie na takim wzniesieniu i widzicie z daleka panoramę miasta Ister. Widzicie już trochę gdzieniegdzie dymków od ognia. Widzicie, że zdecydowanie miasto jest w tym momencie na etapie oblężenia. Gdzieś tam może między drzewami, no bo jednak trochę jest to pozasłaniane przez las, który jeszcze jest przed wami. Mignie postać, która może wam się skojarzyć z ogrami, no bo są one dosyć duże, można je gdzieś tam dostrzec. Widzicie też na pewno duże zamieszanie w mieście. Widzicie po prostu, jak co chwilę coś biega w test z powrotem. No nie widzicie szczegółów do końca, to musi być więcej niż jedna osoba najprawdopodobniej, skoro widzicie to z takiej odległości. I to głównie na murach gdzieś widzicie, bo jednak mury też zasłaniają dalszą część miasta. Myślę, że zdecydowanie wygląda to niepokojąco. I co robicie? A czy widać oblężających?
No, mówiłam, gdzieś tam pomiędzy drzewami przed tym widać gdzieś tam jakiś, o jakiegoś ogra. No, jesteście jeszcze w takiej odległości, że może być wam ciężko dostrzec, ale jeśli chcielibyście zobaczyć coś więcej, może nawet przy pomocy tych googli, które macie, może one by wam pomogły między tymi drzewami dostrzec te czerwone ten sylwetki, no to możecie sobie rzucić na percepcję. Kurwa, spóźniliśmy się. Ja 16. Nie no, płonie co prawda, ale jeszcze stoi, więc w zasadzie teoretycznie jeszcze mamy szansę je uratować. Świetnie. Ja chcę się rozejrzeć, z której strony ten atak nadciąga, bo my byliśmy od zachodniej strony miasta, tam rozwaliliśmy jeden oddział, więc zakładam te dymy i tak dalej, są nie są przed nami, tylko tak jakby od innych stron miasta, od której my jesteśmy. Ktoś jeszcze będzie rzucać na... Mi nie wyszło. 15. 21. Ja się zajmuję waflem. Okej, okay, dobrze. To poza Mordegardem, głównie na razie Emma i Atro, wy widzicie na pewno, że pomiędzy tymi drzewami przed miastem, przed murami, są nie tylko ogry, tylko jeszcze jakieś mniejsze postacie, bardziej ludzkie. No, z tej odległości jesteście w stanie stwierdzić, że to jest na pewno człowiek, elf, półelf. No, mają jakieś ubrania na sobie, są tej wielkości, więc coś w tym guście tam sobie biega między tymi ogrami. Więc widocznie są razem z nimi, po prostu oblegają to miasto, tak? Oni nie atakują się nawzajem, tylko raczej się wspomagają. Ogry zdecydowanie czymś rzucają, więc możecie się domyślić, że są to jakieś kamienie. A to ty widzisz, że tak, definitywnie te ogry są bardziej z dalszej części miasta niż tam, gdzie wy chcecie teraz iść, czyli nie z tej zachodniej, tylko bardziej północna-wschodnia. Przy czym trochę się tak rozstawili na tyle, że z dwa ogry może troszeczkę gdzieś tam na tę zachodnią część nachodzą, ale na tyle, że da radę ich ominąć bokiem, nie? Elmenor, ty jesteś w stanie dostrzec też, że gdzieś na murach na pewno są strażnicy, którzy aktualnie bronią tego miasta, mają jakieś bronie zasięgowe i strzelają do tych wrogów i nawet w miarę na razie odpierają ten atak. W którymś momencie zauważasz, jak jedna z tych skał, która leciała w stronę miasta, uderza w te mury, rozwalając kawałek tego muru i z tego muru spada dwóch, trzech strażników tak po sobie na dół i to jest trochę bardziej od waszej strony. Tam mniej więcej, gdzie te dwa ogry stały, które były wcześniej widoczne. Ale może jak coś, ty widziałeś to samo też, co wcześniej Atro i wcześniej ten Emma, nie? Tylko dodatkowo ci opisuję, co ty jeszcze zauważasz. To będzie na ten moment wszystko, bo jakbyście chcieli podejść bliżej, rozpoznać więcej, bądź zobaczyć, czy coś jeszcze się dzieje, to wtedy będziecie widzieć więcej. A tak mnie zastanawia w zasadzie, bo nie możemy wykorzystać jednej z tych strzelających cusiów do zniszczenia... innych? Myślę, że da się jakoś regulować. Nie, no dwie rozwaliśmy, jeszcze są pozostałe, nie? Ale strzelają w te mury, sypią się te mury, tak strażnicy spadają. Co prawda radzą sobie chyba jako tako tam na tych murach, ale... Poza tym, czytałeś coś, to ogry rzucają kamieniami. No. Co, ogra poprosi, żeby cię rzucił na drugą stronę? Może tak się ładnie poprosić? Śpieszmy się, a nie kurwa. A jaki jest plan w ogóle? Albo się dostajemy do miasta i bronimy go od środka razem z nimi, albo idziemy po zewnętrznej i napierdalamy ogrów po zewnętrznej, żeby się nie dostali do środka. Już z dziesiątką sobie poradziliśmy za jednym zamachem. To myślę, że... Co najmniej 20 jeszcze zostało. No, jak dobrze to rozegramy, to może się nic nie stanie. Ja tylko raz oberwałem podczas tamtej walki, jak próbowałem akurat ile bronić, więc z głową, ale jak do tego podejdziemy, myślę, że... Przez bramę raczej nie wejdziemy, nie? No nie. Poczekajmy, aż będzie dziura w murze. Świetnie. Chyba ja czekanie... tylko szukam rozwiązań potencjalnych tej sytuacji. Elmenorze, czekanie chyba tutaj nie polepszy sytuacji. Może podejdźmy bliżej, rozeznajmy się sytuacji, ściągnijmy paru napastników i zobaczymy, co dalej. Chodźmy, tak. Może jak bronią, strzelają strażnicy może z murów, to się ich dopytamy, jaka sytuacja i w ogóle... I tu jacyś ludzie też biegają po stronie ogrów. Podejdźmy bliżej do tej dwójki tutaj przed nami. Ja zacznę iść. Ja bym się skradał. W sensie, że ja się skradam, nie? Tak, ja w sumie też zaczynam się skradać i wyciągam nunczaki.
Ja podążam za nimi w takim razie. To będzie grupowy test na skradanie, więc sobie rzucicie. No a ile tam siedzi na koniec, patrzy, że oni się zaczynają gdzieś skradać, ona nie wie, o co chodzi, wie, że miasto, coś z miastem jest nie tak. No, tak wzrusza ramionami do osobodźwiedzia i no dobra, idziemy za nimi. 11. 18. 11. 17. 21. W gruncie rzeczy wyszło wam całkiem ładnie to skradanie się jako całościowo, nie? Więc ruszacie do przodu, powoli schodzicie z tego zbocza. Ono nie jest jakoś strome, takie delikatne. W porównaniu do tych gór, po których chodziliście, to po prostu jakby tego zbocza w ogóle tam nie było. I idziecie powoli, bo no, skradać za bardzo się szybko nie możecie. Przechodzicie tak, żeby na pewno was wrogowie nie usłyszeli. Jest taki harmider, że nawet jak ktoś z was nastąpi na jakąś gałązkę, to jest mała szansa, że ktokolwiek by cokolwiek usłyszał, albo jakbyście jakoś, nie wiem, złamali jakąś gałąź czy cokolwiek, to jest bardzo niewielka szansa, że ktoś was słyszy. Zbliżacie się powoli do miasta, przedzieracie się między drzewami, raczej staracie się, myślę, już obierać taką nieoficjalną drogę, więc myślę, że idziecie tak gęstszym terenem, żeby móc schować się gdzieś między wyższymi krzakami, gęstymi drzewami. Wyglądacie co jakiś czas, tak żeby zobaczyć, jak daleko jeszcze do miasta, czy coś tutaj się nie dzieje. Na razie przy was nie słychać, żeby ktoś was śledził, żeby ktoś was zobaczył, nie widzicie, żeby cokolwiek się działo. Na pewno zaczynacie słyszeć coraz bardziej odgłosy walki dochodzące z miasta. Słyszycie jakieś okrzyki, słyszycie jakiś walący się gruz, słyszycie też ryczenie ogrów, słyszycie jakieś głosy, które też dochodzą spoza miasta, nie tylko ze środka miasta. I zdecydowanie mówią coś we wspólnym, czasami coś, ten okrzyk brzmi jak nie do końca język, który znacie, chyba że ktoś zna orczy, to znaczy orczy ogrowy. Oni mają chyba jakiś język. Ja znam orczy. Ja też orczy. Myślę, że podobny do orczego mogą mieć, więc będziecie w stanie mniej więcej się domyśleć, że to te, ktoś czy, mówi po, do ogrów coś, tak? Czy te głosy, jak ktoś coś mówi do ogrów, można by wnioskować, że to są jakieś rozkazy? Bardzo prawdopodobne, że tak. Jakieś proste, krótkie, dwa, trzy słowa takie, powiedzmy, zdania i tyle. Skąd te głosy dochodzą? Na zewnątrz miasta, czyli po prostu tam gdzieś, gdzie te ogry są. Nie? Czyli to naprawdę będą nie ci ludzie po prostu, którzy... Jesteśmy poza miastem, tak. W krzakach gdzieś. Tak. Z naszej perspektywy, skąd te głosy dochodzą? A, okej, okay, dobra. Mniej więcej z waszej lewej strony, bo wy jak idziecie do przodu, to po prawej stronie macie bardziej tą zachodnią bramę, a po lewej stronie jest cała ta walka, nie? Tak. I one są jakoś tak bardziej z tyłu, dosyć odległe od nas, czy... Nie, są przed wami, bo przed wami są mury miasta, przed wami są ogry, przed wami jest wszystko, więc to dochodzi sprzed was tak na ukos z lewej strony bardziej, nie? A pro. No. Tam chyba ktoś rozkazy wydaje. Może warto ich się pozbyć i ogry będą tak. Troszkę głupsze. Tak. To ci ludzie, których tam gdzieś nie jacyś humanoidzi, no. Chodźmy w tamtą stronę. Trzeba pomóc. Jak są odgłosy walki, to znaczy, że ktoś z naszych żyje. Czy kierujemy chyba w stronę tych głosów wydających rozkazy? Jak najbardziej. A ja mam inne pytanie. Jakim mamy stan? Jaki mamy stan? Bo jesteśmy po długim odpoczynku. To był długi, tak? Był tak, długi. Tak. Dobra. Musiałam się upewnić. Nawet level był. Wbiłaś sobie? Level to wiem, ale to tak wiesz, jak fabularnie to nagle, level moja postać wbija, kurwa. W ogóle z momentu zaczyna się świecić. No, nagle zaczyna się świecić, level up. Znaczy, no mieliście dwie walki pod rząd, mieliście odpoczynek i dlatego wbiliście ten level, po prostu byliście zmęczeni, ale byliście tacy nasyceni energią. Tak. Z oczu nam świeciła. No. Tak. I nie tylko. Nabyliście doświadczenia czy coś tam. Tak, dupa nam się rozjaśniła. Przez chwilę tam światło zajrzało. Tak, bo byliśmy, zdobywanie levelu ewidentnie ma takie skutki uboczne, że stajesz się też świetlikiem przez chwilę.
No, ale dobrze, że nocowaliśmy wioską. Tu się rozjaśnia. Dobrze, no, nic nie mówię. No to my samą się kierujemy po skosie. Na lewo po skosie. W stronę odgłosów walki i rozkazów. Oczywiście uzbrojeni. I skradając się. Zawsze się skradamy. Z nożem w zębach. Śpimy w zbroi. Elmenor, Ila, Mordegard, widzicie, jak Atro z Emon powoli zaczynają się skradać gdzieś trochę w innym kierunku niż przed chwilą szliście. Ja a dalej idę. Strony miasta. Idą na rzeź. A idę za nimi, a. Elmenor wyciąga pióro. Dokładnie. No idzie. Tak to, mniej więcej tak to wygląda. Będzie pisał na plecach osoby przed sobą. Ale ja zasięgam do swojej torby i wyciągam z torby harfę. Kapelusz wyciągam z torby i zakładam na łeb. Poproszę Emmę i Atro, jak idziecie z przodu, o rzut na sztukę przetrwania. 4. 10. Spokojnie, nic wam nie spada na głowę, ani nic takiego. Po prostu idziecie do przodu. W którymś momencie widzieliście, wydawało wam się, że może coś tam było, ale w sumie tak spojrzeliście oboje w tamtą stronę. Myślicie, że może jakieś ślady widzieliście, czy coś takiego, nie, że ktoś przeszedł, czy coś w tym guście. Ale zauważacie w sumie tylko po prostu takie ucięte pnie drzew i tyle. W sensie takie z korzeniami wbite w ziemię jeszcze, nie? Nie widzicie tej reszty takiej, tej pali. Karpy. Dokładnie, tak. Idziecie dalej, skradając się w stronę waszych wrogów. Za wami, jak się spojrzycie, to idą wasi towarzysze. I proszę jeszcze, teraz już od wszystkich, rzut na percepcję. Będzie trochę łatwiej, bo się skradacie i w ogóle, więc... 19. 15. 9. 24. 5. To z tyłu, Mordegard, to dlatego nic nie widzimy. Tak, i jestem najniższy, bo wy mi zostawiacie we wszystkich kierunkach. Dobrze, więc wszyscy poza Ilą i Mordegardem zauważacie w którymś momencie, jak już się zaczyna przejaśniać ten las i już wiecie, że powoli dochodzicie do tych wszystkich terenów, które otaczają miasto, gdzie są jakieś pola, łąki, już tej roślinności prawie tam nie ma, więc będzie ciężko się tam skradać, ale jakieś krzaki jeszcze są, jakieś tam delikatne wzniesienia takiej ziemi, bo ona jest dosyć nierówna, więc byście dali radę jakoś może się jeszcze zakrać bliżej, ale zatrzymujecie się na tym skraju tego lasu i przyglądacie się temu, co widzicie. Zauważacie na pewno kilka ogrów. W sumie dokładnie jest ich 10 w waszej okolicy. Najbliżej was jest ta dwójka, która jest po prawej na mapie, czyli od was bardziej trochę tak na wprost praktycznie. Pomiędzy nimi znajduje się kilka postaci humanoidalnych. One są dosyć specyficzne. Mają czarne szaty, ale nie takie jak Gildia bez masek. Te szaty, ich zakończenia są takie trochę zlewające się, takie jak takie duchowe, coś takiego. Tak falują cały czas w każdym ich poruszeniu. Spod tych szat wychodzą takie ciemne dłonie z długimi takimi palcami. Mają po prostu zakrytą twarz tak kapturem, że widzicie tylko taką ciemność, ale ta ciemność jest trochę podobna jak do tej ciemności, którą widzieliście wcześniej po tym czarze, który rzuciły tam te postacie, które was zaatakowały. No, nie widzicie, jak oni poruszają ustami, ale zdecydowanie co jakiś czas macie wrażenie, że to od nich wychodzą te okrzyki do tych ogrów. Ogry głównie zajmują się rzucaniem kamieniami w stronę miasta, ale też niektóre z nich podchodzą powoli coraz bliżej, żeby próbować przedrzeć się już przez te miejsca, w których mury są już porozwalane trochę. Niektóre z nich rzucają właśnie takimi całymi kłodami drzew w górę, żeby jak najwięcej przewalić. Kilka kłód jest ułożonych koło każdego ogra. Nie każdy z nich w tym momencie korzysta z tego.
Widzicie też, jak mają niektóre z nich, dwa z nich dokładnie. Ten, który jest na trzeci od waszej strony, ma obok siebie jakąś lampę taką olejną, która cały czas się pali ogniem. I widzicie, jak tak się przyjrzycie bliżej, szczególnie Elmenor i Emma. Widzicie, że te drzewa obok nich są oblane jakimś olejem. I drugi z ogrów, który też ma lampę i który też ma właśnie te kłody podpalone, pooblane olejem, jeszcze nie podpalone, jest ten przedostatni z lewej strony, ten jeden z najdalej odsuniętych od was ogrów. I na wieżach strażniczych znajdują się łucznicy i kusznicy, którzy strzelają cały czas, ukrywając się po prostu tam w tych wieżach do tych ogrów. Widzicie też na pewno już z jednego czy dwa ogry gdzieś tutaj leżące. Jak patrzycie, to faktycznie najpierw jednego, potem drugiego, takie już martwe z pełną ilością bełtów podbijanych gdzieś w swoje ciało, bełtów strzał. Widzicie też na pewno, że kilka strażników gdzieś spadło z tych wież i leży pod gruzami. Widzicie również, że na przejściach pomiędzy wieżami też stoi kilka strażników i też strzelają. Na razie najwidoczniej nie chcą schodzić z w miarę bezpiecznego miejsca na dół, żeby przejść do frontalnej walki. Nie widzicie nikogo, kto by mógł w tym momencie rozkazywać strażnikom, więc oni trochę działają sami sobie. Nie widzicie nawet żadnego, nie wiem, sierżanta czy kogoś, kto by po prostu im wydawał jakiekolwiek rozkazy. Więc oni trochę są tacy w popłochu. Widać, że niektórzy po prostu w którymś momencie, jak głaz jakiś poleciał obok strażników, jakiś strażnik spadł z tego, będąc przygnieciony tym głazem, po prostu ucieka stamtąd z tej góry i biegnie do najbliższego zejścia i gdzieś na dół zbiega. Nie widzicie dalej gdzie, bo już wam zasłania cała ta infrastruktura. Jakieś pytanie? Czy te ogry, co leżą, to jest któraś z tych 10, co widzimy? Czy 10 to jest żywych, a jakieś te ogry powalone, to nie te 10? 10 jest żywych, a 2 to są dodatkowe. Czy te kłody oblane olejem, gdyby na przykład potraktowało się w jakiś sposób ogniem, to potencjalnie przeciwnik mógłby tego wziąć się i podłapać? Tego ognia trochę? Jest taka szansa. Jeszcze jakieś pytania? Jak wysokie są mury? Jakieś z 10 metrów, myślę. I w ogóle, w sensie, wiemy, że część murów tak dostała już tymi kamieniami, ale generalnie w jakim one są stanie? Która część jest w najgorszym stanie? Która najszybciej upadnie? Okej, okay, dobra, to wam zaznaczę po prostu kreską, żebyście wiedzieli. 30 stóp to jest 9 metrów, tak? Tutaj w przeliczeniu? Tak. No. Czyli to ma jakieś tak 30 z hakiem stóp, okej. Okay. Natomiast to chyba jakieś dotacje dostało, że takie mury pierdolnęło. Który? Od przeskoku ciągle powtarzamy, że mury tam są. Ale że takie wysokie, no to może, no. Wiem, że są mury. Gdzie my jesteśmy dokładnie? Bardzo, bardzo wysokie. Ewidentnie dofinansowanie z Unii było. No wychodzimy od prawa, nie? Tak, tutaj prawie od... No tak. A od prawego dolnego rogu, tutaj, tak? Tu gdzieś, tu bardziej. Przy tym kamieniu, powiedzmy. No. Ta mapa ogólnie jest duża, no bo to jest jednak miasto, tak? To jest mur, więc te odległości są całkiem spore. No nie są też jakoś super duże, nie? Ale starałam się, żeby to też było tak w miarę realne. To nie wiemy, czy te postacie to są w sensie, czy to są ludzie, czy to są jakieś... Nie wiadomo, co to kurwa jest. Inaczej, czy one... Czy są fizyczne? Nie, tak jak to opisałaś, to one są identyczne do tych, które nas zaatakowały wtedy w nocy. Prawie identyczne, no tak. Tak, w sumie tak. A jak odsłoniliśmy im twarze, to byli to ludzie. Tak, ale tamci nie mieli takich szponów. Takich wydłużonych palców, tak? Okay. Tak jest. Czy któryś z ogrów się jakoś, kurde, ma tą poświatę, jakby się nafurał eliksirami? Dwóch z nich będzie miało. Mogę ich jakoś tutaj zaznaczyć. Jeszcze zaznaczyłam wam, ale to już... tymi czarnymi.
czarnymi tymi znaczkami są ci, co mają te pochodnie i belki drewna obok siebie. Ale co oni robią z tymi pochodniami, z tymi belkami drewna? Na razie jeszcze nic, bo mają obok siebie tą, znaczy pochodnie, tą taką lampę oliwną i ten, a na razie rzucają kamieniem. A to jest taka wielka lampa oliwna, taka jak dla ogra, czy taka normalna ludzka? Normalna. Tak dwa palce musi brać. To nie musi być dużego tego, ten, nie? Nic. Czy sprint można wykonywać składając się? W teorii tak. Myślę, bonus akcja albo na skradanie się, albo na sprint i akcje na sprint albo skradanie się. No ale to w sumie tylko łotrzyk może. Wtórzy. No tak. Ale czy tak. Się po prostu absurdalnie to brzmi, ja tego pytam. No ale możesz, nie? Zapierdziala, taki skurczony. Nie wiem, jakaś inicjatywa, coś, czy... Już tak, na razie wszystkie pytania? Dobrze, możecie rzucić sobie na inicjatywę? Ja jebę. Mamy piękne rzuty dziś, kurwa. Ja zrobię jedną wspólną dla wrogów, jedna wspólna dla waszych sojuszników, powiedzmy. Tak, bo jak dostaniemy w pierdol, to ino raz. Powiedzmy sojuszników. Dlatego tak zrobiłam w cudzysłów tych sojuszników, nie? Teraz się zastanówmy, czy chcemy im pomóc. Bo to są normalnie strażnicy. Jakby widzimy, że to jest straż, to nie są jakieś inni ludzie. Jakby tak. Są w mundurach. Tak, normalnie strażnicy, ale tacy, wiecie, tacy po prostu standardowi, bez żadnych specjalnych tam oznaczeń, nie? Bo tak jesteście w stanie, bez żadnych rangi. Randomowo wygenerowane twarze. Dwóch ma tą samą. No to bracia. To nagle matki wylatują, nie no dobra. Możecie mieć rundę z zaskoczenia, ponieważ wrogowie was nie widzą. Są zbyt zajęci swoimi sprawami, są odwróceni w stronę murów, więc na 100% żaden z nich was na razie nie zauważył. No więc ja się sprintuję i skradam jednocześnie. Tu do jakieś drzewo czy coś. Od krzaczek. Znaczy jest dosyć niska roślinność, ale bez problemu jesteś w stanie znaleźć jakiś tam jeden krzaczek i się ukryć. Jak teraz się odłączyłaś od reszty, rzucę jeszcze raz na skradanie. 27. Od razu lepiej mi idzie odłączyć. Dobrze, to po kolei mogę sprawdzić. Elmenorze, co robisz? Widzisz te ogry? Emma się już zakradła do przodu i zniknęła ci z oczu. Ja chyba też się będę w takim razie podkradał po prostu do przodu, nie? Powolutku. Będę oceniał sytuację, w razie czego jestem w gotowości, żeby rzucić na siebie niewidzialność. Przesuń swój token. Ile? Jesteśmy tutaj do drzewa. Znaczy 30 stóp normalnie, nie? Bo Emma zrobiła sprint. Więc gdzieś tu? Do tego krzaczka mniej więcej? Zabierz ten wskaźnik, bo nie mogę sobie kliknąć swoje postaci. Dzięki. Była akcja na skradanie, nie? Więc no. Znaczy, Emma się bardzo oddaliła od was, a jak wy będziecie tak w promieniu tych 30 stóp, no to bym zostawiła tą turę taką grupową jakby, nie? To co było. Chyba, że ktoś zrobi coś innego i nie będzie się skradać, to wtedy ewentualnie po prostu tak, będzie od... No 17 od na skradanie w razie co. A, to, no dobra. Emenor się chowa. Ila, co robisz? Już rzucam. Rzucam czar. Ten oto Long Strider na siebie i Atro. Czyli mamy o 10 fitów. No, więcej chodzimy. 10 stóp więcej ruchu. Mhm. Tak, ja mam 45, to tym też nie wiem, ile będzie miał. I to trwa przez godzinę, więc. Jeszcze bardziej przyspiesza trochę. Jeszcze czyli bardziej. Na mnie i na siebie, tak? Z drugiej komórki. Tak. Coś. Dobra. Tak. Także mamy 10 fitów więcej. I. Na godzinę, okej. Okay. Tak, 10 na godzinę. I ja idę tak gdzieś mniej więcej tam, gdzie jest Elmenor i też będę się skradać. No ja mam zasięg łuku, więc nie potrzebuję podchodzić bliżej. 22 na skradanie się. Ładnie, dobrze. Wafel, że tak zostaje troszeczkę z tyłu. On po prostu będzie czekał u nas mój sygnał. W końcu zaczął cię słuchać czasami. Już tak pizdę dostał, że... Mordegardzie, co robisz? Przechodzę bliżej też skradając się. Spróbuję przynajmniej. Gdzieś mniej więcej tutaj mam rzucać na skradanie?
Tak, rzucę na skradanie. Ile? Ale ty w sumie rzuciłaś czar z akcji, a ty nie masz jako bonus akcji skradania. A, więc nie ma. Poszłam normalnie. Słuchaj, jak oni są zajęci, to po prostu poszłam normalnie i schowam się z drzewem. Będziesz mieć osłonę połowiczną. No. W sensie, no wiesz, nie poszłam aż tak daleko jak reszta, tylko tak gdzieś tutaj jest jakaś skarpa, jakieś drzewo. I, że tak powiem, nie stoję tak na wyciągnięciu łuku, tylko po prostu właśnie stoję za drzewem, no. Mordegardzie, ładnie się skradasz, udaje ci się schować za jakimś krzakiem tutaj. Czy coś jeszcze robisz? Masz bonus akcję. Ty biorę w ręce łuk praktycznie. Kuszę. Kuszę, kurczę. Atro. To ja pójdę śladem reszty jeszcze w tej turze i aktualnie na 6 levelu mam 45 stóp ruchu, więc jeszcze od Illy mam 10, więc na 55 stóp mogę się wyskradać, wyrównać się z Emą praktycznie, ale stanąć pod drugim drzewkiem, idąc w stronę pierwszego z tych ludzi w cienistym całunie, który wydaje rozkazy, i tego ogra jednego, co ma tą latarnię. I patrzy, bo mi teraz rzutnie wyjdzie na skradanie. Na 100%. 11. No wiesz, Ila się na przykład w ogóle nie skradała. Więc... Tak, ale jestem bliżej. No więc podchodzę, nie? Pod drzewkiem gdzieś tam staram się ukryć, ale chyba musiało zaszurać. I tylko mam nadzieję, że nie usłyszeli w tym ferworze walki. Dobrze, to idziemy normalnie turą. Zauważacie, jak jeden z tych ogrów, który ma obok siebie tą lampę oliwną, ma obok siebie te drewna, odwraca się w waszą stronę, ewidentnie coś usłyszał, przesuwa wzrokiem po Illy, która chowa się gdzieś za drzewem, przesuwa wzrokiem po Atro, który próbuje się też schować. Jesteście praktycznie pewni, jak ciarki wam przeszły po plecach, bo zatrzymał swój wzrok na jednym i na drugim z was. To samo robi też postać, która jest obok niego. Co prawda nie widzicie jej oczu, bo dalej jest cała po prostu zasłonięta, ta ciemność zasłania jej oczy. Ale widzicie, po prostu wiemy, że się na nas patrzy. Tak, na czujecie nas. To naraz się patrzy na nas, na naszą dwójkę. Robi zeza rozbieżnego. Którego nie widzimy, ale czujemy to. Ta otchłań nas wzywa. Dokładnie tak. I ten ogr, widząc, że coś się zbliża, na razie wykorzysta swoją akcję na... Znaczy, dodatkową akcję, powiedzmy. Na ogromny okrzyk, który wzbudzi jakieś zainteresowanie między pozostałymi. Natomiast no, są też zajęci murami i innymi wrogami, którzy są na górze. Ten ogr jeden konkretnie weźmie tą lampę, którą ma przy sobie i tak, no, tak jak Kamil wcześniej wspominał, tak w dwa paluszki, tak delikatnie, ale z całą siłą, z całą petą rąbnie w te drewna, które są obok niego. I to jest jego akcja, więc na razie podpala po prostu te drewna, które zaczynają płonąć po prostu i to światło roztacza się dookoła. Czy ten ogień wtedy rzuca jakieś światło na... Nie. Tych zakapturzonych, nie, dobrze. Co to za ogień? Jakiś magiczny? Nie, normalny, zwykły ogień po prostu płonący. Się rozpalił na tych... i ten ogr po prostu gdzieś szykuje się do tego, żeby kopnąć po prostu te kłody w waszą stronę. Pozostałe ogry, większość z nich, szczególnie ci, co są dalej od was, zajmują się dalej atakowaniem po prostu miasta. I bym poprosiła jedną osobę, możemy iść po kolei, może być pierwszy Atro, D20 poproszę. 19. Teraz, kiedy... Nie wiem, co tu robi. Ale to jest bardzo ładny rzut, więc widzisz. Nasi wygrywają. Jak te ogry zaczynają rzucać po prostu znowu kamieniami w stronę tych murów, jednakże nie każdy z tych kamieni sięga w stronę strażników, w stronę murów. Niektóre są trochę za słabo rzucone i gdzieś chwilę przed tak
opadają i tylko gdzieś zahaczają o dół tego muru, nie trafiając w sam szczyt, albo przelatują kawałek dalej i wlatują gdzieś w miasto, nie rozwalając najprawdopodobniej za bardzo, bo nie słychać jakiegoś wielkiego rumoru, nie słychać krzyku, żeby ktoś coś dostał. Ale część z tych kamieni dalej trafia w mury. I jeszcze pozostałe dwa ogry, które znajdują się też obok was, odwrócą się w waszą stronę, widząc, że coś się dzieje i będą chciały podejść do was i was zaatakować. Ale jesteście dosyć daleko. Więc tylko jeden z nich podejdzie do Atro. Czy oni nie mają 25 przypadkiem? Właśnie chcę się upewnić, już patrzę. Bo mi się cofnęło. Nie, oni mają 40. A. Więc. To well. Poprawiłeś naszą sytuację. No, zajebiście. Więc ogólnie jeden z ogrów pojawia się, podchodzi po prostu. Ten, który świeci się, który ewidentnie wziął jakieś eliksiry, tak samo jak poprzednik, z którymi walczyliście. I podchodzi do ciebie, Atro. I jest też w zwarciu z tobą, Emmo. Mimo, że ciebie nie widać, jesteś schowana w tym krzaku, jesteś w stanie po prostu od razu wyskoczyć na niego i zaatakować go, jak tylko będzie twoja tura. On jest ewidentnie skupiony tylko na Atro. I zamachnie się, bo tak, no w sumie nie opisywałam, co oni mają przy sobie poza kamieniami i tak dalej, ale mają też przy sobie jakieś bronie, typu tam niektórzy mają jakąś maczugę, inni jakieś maczety i po prostu będą kamieniami nawalać, no bo nie mają nic innego, ale ten konkretny ma przy sobie maczugę, tak jak jeden, z którymi już walczyliście. Zamachuje się w twoją stronę. Niech próbuję. Okej. 24. 6 do trafienia, tak? Okej. Okay. Ojej. No to trafia. Zadając ci druzgoczący cios 18 HP-ków, więc zamachuje się tą maczugą z kolcami, tak ci w bok przywala bardzo mocno, aż po prostu czujesz, jak jedno z żeber gdzieś ci pęka i zaczyna cię to tak boleć strasznie, ale jeszcze jesteś w stanie dalej walczyć. Trzeci z tych ogrów, widząc swojego towarzysza, który szykował tutaj belki z drewnem, podejdzie do niego, żeby wspomóc go w wykopaniu tych belek w waszą stronę, jak tylko będzie taka możliwość. Elmenorze, ponownie ty. Elmenor się zastanawia przez chwilę, dosłownie ułamek sekundy, jak pozostałe ogry reagują. Czy one spoglądają w naszą stronę kątem oka za tym swoim kolegą, czy raczej dalej są pochłonięte wykonywaniem z tego, co robiły dotychczas? Część z nich tam spojrzało w waszą stronę, ale widząc tylko dwie postacie na razie, no to nie przejęło się tym bardzo, widząc, że pozostałe trzy ogry, które są najbliżej, się tym zajęły, to bardziej skupiły się na razie na atakowaniu miasta. Ewentualnie te, co są dwa bliżej, to tak trochę częściej zerkają, ale na razie niezbyt tak chętnie. Mm-hmm. Więc dobra, w pierwszej kolejności, skoro widzę, że pierwszy poszedł atakować Atro, no to ja się trochę zbliżę w ich stronę, w sensie wyjdę z tych krzaków, podejdę w stronę Atro, stanę tam parę metrów za nim, a zdejmę po prostu pierścień z dłoni, mam go nałożony na palec, tak i wyrzucę go przed siebie, tam powiem mu najpierw rozkaz, tak, że ma się tnij, po prostu mu rzucę, tak, i rzucę go gdzieś przed siebie. I teraz tak, z tego co zrozumiałem z opisu tego pierścienia, to on działa tak jak zaklęcie zasłona ostrzy, tak? Chmura ostrzy. Nie chmura, tylko zasłona. Czyli mam do wyboru albo, że on się rozkłada w ścianę po prostu tnących ostrzy o długości 100 stóp, albo że powstaje kółko o średnicy, tak? 60 stóp. Ilu? 60? 60 stóp. Koło o średnicy 60 stóp, albo promień o długości 100 stóp. To jest takie wielkie? Kurwa, macie. No.
I zadaję 6d10 obrażeń, jak to byś nie wejdzie. Okej, okay, to nie jest chmura ostrzy. Chmura ostrzy jest mniejsza i o wiele mniej damage. Tak, tak, ale tak, no to jest ten... Tak, bo to jest długość 100 stóp, wysokość 20, grubość 5. Lub ściana pierścieniowa o średnicy 60 stóp. Tak. Wysokości 20 stóp i grubości 5 stóp. Czyli czekaj, tak. Jak to będzie ściana pierścieniowa, to po prostu takie kółko, tak. Ale to jest średnica z 60 stóp, to kółko, ale grubość ma 5, nie? Czyli to tylko jakby na obrzeżach wtedy nawala, no tak, zamykasz tak, kogoś. Zamyka przeciwników w środku, no. No tak. I, ale teraz tak, bo jeżeli bym rzucił koło, to zamknę was, jeżeli się skupię na tych przeciwnikach, ale mógłbym się przesunąć trochę bardziej w lewo i się skupić na tamtych przeciwnikach pozostałych, ale oni są nie skupieni na nas jeszcze w żaden sposób, a ten pierścieniowy ja mogę wydawać rozkazy. Ja mogę go w każdej chwili do siebie wezwać i użyć go jako akcję w kolejnym. Ty zauważ, że ma 20 stóp wysokości, więc jest niższy niż mury. Wyższy, co? Wyższy. Nie, bo nie, miał 10 metrów. Metrów. Dobra, no okej. Okay. No 20 stóp, no to jest tak, więc 4,5 metra, mówię, znaczy nie, 5 nie metrów. Musisz, tak. Nie musisz się przejmować strażnikami wtedy na murach, nie? Że ich też obejmiesz. Tak. Ewentualnie kogoś w mieście posiekasz. Ludzi w mieście, no właśnie. No dobra, no to tak zrobimy. Tak. Ścianę. Oby. No dobra, to w takim razie tak zrobimy, że ja stworzę okrąg, który nie obejmie tego ogra, który jest przy Atro, ale obejmie pozostałych, którzy stoją, czyli narysuję to jak na mapie. I teraz tak, muszą rzucić z sukcesem na zręczność, jak skuszą to 6d10, jak będą mieli sukces to połowa. Ale to chyba tylko ci, co są jak na... Wejdą, jak wejdą no obrzeża, tak, jak wejdą obrzeża. No ale ten jest tutaj. No ten jeden tylko tu wchodzi. I ten. No wszyscy, którzy piątkę są od okręgu, no to dostają. To w zasadzie ten ogr jeszcze by się łapał. No, ten ogr też się łapie tutaj. No i może Mordegas? I możliwe, że Mordegas. Tak robi Mordegardzie. Jeszcze ważna rzecz. Kiedy to zadaje damage? Jak ktoś przebiega i jak zakończy, czy jak rozpocznie w tym turze? When a creature enters the walls area for the first time on a turn or starts its turn there. Okej. Okay. Czyli w teorii nie teraz zostają ten damage, ale już można rzucić, no. Znaczy, no... To się utworzyło, więc z automatu weszli w to. I potem jak zaczną, no tak. Które znowu dostaną. Tak, tak, no bo wchodzą... A ściana weszła na nich, no to teraz otrzymują i kiedy zaczną turę, no. Ten jeden wróg, który jest ubrany na czarno, ma 12, czyli mu nie wchodzi, nie? Ile ty masz, Julian, na ten czar? 14 ma chyba. Już ci mówię. No raczej tak, ale... 14, no. No ogólnie żadnemu z nich nie weszło w sumie, bo 4-4, no to nie ma opcji. Dobra, zabija ich. Rzuć obrażenia. Mordegardzie też sobie rzuć. Nie to. Rzut obronny na zręczność. 23. Elmenol tak lubi po prostu robić takie rzeczy, żeby po prostu napierdalać. On po prostu musi rozumieć. Ej, ja nie jestem inżynierem, nie mam miarki w oczach, tak? Raz Ila dostanie, raz Mordegard. Dobra, no, Mordegard. Więc 23 tak, 23 obrażenia dostajesz od jakiejś bariery, która się obok... Okej, no to w takim razie Elmenor po prostu... wychodzi ze swojej kryjówki, tak, zdejmuje pierścień z ręki, coś do niego szepcze i wyrzuca go przed siebie. Pierścień ląduje na ziemi, tak, chwilę mu zajmuje dotoczenie się w miejsce, gdzie miał się dotoczyć, po czym zaczyna rosnąć i pierwotnie wygląda to po prostu jakby pierścień się powiększał, tak, ale w pewnym momencie ten obwód pierścienia metalowy, tak, zaczyna się zamieniać po prostu w taką lekko widoczną barierę z ostrzy, które tną powietrze, tak, przenika przez wszystkich, przez których musi przejść, zanim osiągnie ten swój kulminacyjny cel i dopiero kiedy rozciąga się już na tą pełną odległość, tak, którą powinien osiągnąć, to one jakby zyskują, stają się materialne po prostu, tak, i faktycznie zaczynają piłować powietrze. I wrogów. I sojuszników. Oraz sojuszników. Wszystkich sojuszników też.
Gdzie Rosamunda? Martwa kubka. A no tak. Leży. Z boku. Może tutaj lepiej. A troba ciebie nie sięga, nie? Tak z ciekawości. Czy cię sięgnie? Czekaj, ja cię zaraz zmierzę, zostaw to. Sięgnie cię. Już musisz coś rzucić. Ale masz od środka kratki obok, a nie od ten. No ale w sensie, że co, że od tej? Nie, weź. No od tej. No to jest pięć. Nie, ale od okręgu zrób, to jest od kratki. Czekaj, gdzie to się zmieniało. No ale... O. No to praktycznie jest. Ja bym powiedział, że kończy się przed nim, ale... Hello. Polemizowałbym tam. Przepraszam bardzo. Ale to ten ogry też dostaje wtedy. Ogry dostał już. A ten drugi w środku i ten człowiek? A ten w środku? Bo były trzy żółty. Tak. Dobrze, a czterech jest. Dobrze. Ja pierdolę, Boże. A to rzucaj. Ile tam damage było? 23? 23, ale jak ci wejdzie, to połowę. Znaczy, świetnie. No, okej. Okay. Obrony na zręczność, daje wiozę. 18. No, ty tylko połowę dostajesz. 11. W dół, zaokrąglony. No, to z 45 mam 16 HP-ków. Ale w poprzednim można dostać tylko raz. A to nawet pierwsza tura się nie skończyła. Cudownie. Elmenor, koniec swojej tury, jak rozumiem. Tak moment... jest. Ja tylko, ja podziwiam to, co się kurwa dzieje. Dobrze, więc w momencie, jak ta chmura, czy ta bariera ostrzy się pojawia, widzisz, jak zaczyna ranić i siekać twoich wrogów, dwóch twoich ogrów, przyjaciół i nie... dwóch branych w czarne szaty postaci oraz Atro i Mordegarda, którzy przypadkiem okazało się, że są jeszcze w zasięgu tej chmury ostrz. Ila. Ila się skupi na tym ogrze. Coś tam się dzieje, jakieś magiczne rzeczy. Widzi, że ten ogr chyba dostał. Chyba Atro przed nim też, bo tam się skupia swoim wzrokiem. I wyjdzie za drzewa i strzeli w tego okra najbliżej dwa razy. Ale jeszcze sobie założę na niego Hunter's Mark. Bonusowe. Czy Longstrider nie jest przypadkiem na koncentrację? To jest transmutacja, tak? Ale ty nie rzucałeś czaru, czemu ma być na koncentrację? Ale ona rzucała. A on dostał obrażeń? Nie, właśnie. Ale rzuca inny... Aha, ale Hunter's Mark jest na koncentrację. A. W sensie ale takim. Ten ale nie ten nie jest. Dobrze, no to świetnie. Nope, dobra. Ojoj. 2d6 poproszę. Ojoj. Ojoj. A to dostanie znowu. 7. Następny atak, który będzie w ciebie wykonany, będzie z ułatwieniem. Bo jakby pokazujesz swój jakiś słaby punkt, nie? Tracisz równowagę czy coś. I... Dobra, czyli strzeliłam, to trochę mnie pykło, widać, że nie wiem. Mam słabszą jedną rękę, kuźwa, albo nie wiem co. Okej, okay, ty masz jeden atak? Nie, dwa. Teraz no możesz drugi wykonać. Trafiasz. 9 i 1 d 6. Czyli za 14 obrażeń. Widzisz, że ta twoja strzała po prostu wbija się w jedną z tych ran, która zrobiła ta burza ostrzy, która wcześniej się pojawiła, rozwalając po prostu, rozjątrzając tą ranę, z tej rany zaczyna cieknąć po prostu ta krew bardzo mocno, aż praktycznie tak kapie mu pod nogi, robi się już taka kałuża, on ryczy przenikliwie po prostu. Część z najbliższych postaci po prostu odwraca się tamtą stronę, zobaczyć co się dzieje. I jest dosyć ranny, dosyć mocno ranny, ale jeszcze będzie... Dobrze, to ja jeszcze robię krok w bok i chowam się na drzewie z powrotem. Jakby co, masz plus 2 do AC. Wafa nic nie robi, nie wzywam go, nie rzucam go tam. To teraz tura strażników. Ci strażnicy, widząc tą przerażającą scenę, którą widzą przed oczami, jakąś chmury ostrzy, która się tam pojawiła, nie wiedzą do końca... Czy ona na przykład nie urośnie wyżej, czy coś się nie stanie. Oni nie są magiczni. Więc ci, co są w obszarze, którym mógłby ich tutaj zaatakować, więc oni ewentualnie się trochę odsuną stąd na tyle, na ile mogą. Będzie pierwszy, co zrobią, po prostu się stąd przesuną. Dwóch ze strażników, którzy stali na tym murze, który był najbliżej zawalenia się, uciekają w prawą swoją... prawą waszą stronę, swoją lewą, żeby odejść jakby jak najdalej od tego
miejsca, gdzie ewentualnie te ostrze mogłyby iść w górę, ale jeszcze nie udaje mi się odejść jakby teoretycznie z zasięgu tego miejsca, jakby to poszło do góry. Ale oddalają się trochę, oni akurat sprintują, więc nic w tym momencie nie będą w stanie zrobić. Pozostali, którzy stali też mniej więcej na terenie tego okręgu, po prostu odchodzą stamtąd na normalny swój ruch i będą po prostu celować w ogry, które tutaj się znajdują i we wrogów, którzy tutaj są. Więc ponownie bym poprosiła o rzut Elmenor D20. 10. Widzicie po prostu, jak część strzałów i bełtów sięga swoich wrogów, część z nich po prostu gdzieś leci w jakieś krzaki, drzewo. No, nie udało im się powalić żadnego z waszych wrogów. Ale większość z nich zostaje też na swoich miejscach, nie ucieka nikt na razie. Więc w miarę wyrównana walka. Mordegarcie. Rzut obronny na zręczność. Czy ja nie mogę się już wycofać, czy... Możesz, ale jak zaczynasz turę, to też dostajesz niestety. Ale na plus jest to, że możesz wejść do środka teraz. Dokładnie, do wszystkich ogrów. Okej. What the fuck? 36. Kurwa, jestem martwy chyba. 21 punktów mi zostało, 36 minus 20. To ile jestem na minusie? Znaczy nie umierasz, po prostu umierasz zero, no. Po prostu padasz na twarz. A nie ma tu jakichś masywnych obrażeń? Musiałbym ci podwoić twoje maksymalne. Padam na twarz przy barierze ostrzy, przy następnej turze. A faktycznie, ale... Aha, nie, to jest z automatu. Ja pierdolę. Kurwa, good job. To nie, ja ustawiłem ten znacznik. Szybko twoja tura, ale przynajmniej... Ja mam w tej chwili minus... Masz 15. Zero. Nie mam minus. Nie mam minus. Masz zero. To nie jest... Warhammer. Warhammer, tak. Tam też nie mam minus. W sensie... Tak, tam skrycie, znaczy, tam no. Dobrze, teraz ja mam pytanie. Tak? Czy ja chcąc wyciągnąć atro z tej chmury, z tej ściany ostrzy, czy ja muszę w nią wchodzić, czy nie? Nie musisz. Więc podchodzę. Akcją chcę go wyciągnąć stamtąd. Jeśli atro się nie opiera, to bez problemu. Daje się, jak najbardziej. Więc go wyciągam z tej chmury ostrzy i idę z powrotem i się chcę schować w bonus akcji. Rzuć sobie na ukrywanie się, skradanie. 24. Atro, co robisz? Tak, ten Emma... No. Nie chciałam powiedzieć, że ten ogr przed tobą jest całkiem ranny i ci, co są za tą chmurą najbliżej ciebie, tych dwóch ogrów i ten jeden w czarnych szatach też wyglądają na dosyć poranionych. Okej, mnie tam Emma złapała gdzieś tam za kołnierz i wyciągnęła takiego już krwawiącego z wielu ran. Każda część mojego ciała została pocięta praktycznie. Może nie ma jakichś wielkich, głębokich ran, ale krwawi zewsząd. Czy my mówiliśmy ostatnio, że jak mikstur używamy na sobie, to bonus akcją czy coś? Tak, tak. Okej, okay. To w bonus akcji wyciągam z torby miksturę powiększenia. Wypijam ją haustem. Rosnę do rozmiaru dużego. Moje ataki zadają dodatkowo D4 obrażeń. Wszystkie. Mam przewagę na siłę i obronne na siłę. I z dwóch ataków będę atakował tego ogra. Zamachuję się nunchakiem. On jest mocno ranny. Tak. Pierwszym normalnie. 27 na trafienie. Trafiasz? Za 11 obrażeń magicznych. Plus K4. Nunchaki urosły razem ze mną. 12 w sumie. Gdzieś uderzasz go w nogę i podcinasz mu trochę tę nogę. On klęka na tym jednym nogę, łapie się za kolano. Najwidoczniej coś mu uszkodziłeś w tym kolanie, ale jeszcze mimo to dycha. I wykonuje drugi atak w takim razie. Też nunchakiem, też zwykły raczej. No. To jest 22 na trafienie. I to jest też 12 punktów obrażeń.
Opisz, jak go ogłuszasz, chyba, że już Leszek Wanspa, żebyś zabijał. Wiesz co, on i tak umrze od tej ściany ostrzy, więc ja myślę, że po prostu jak go potrąciłem, urosłem, nunczak urósł razem ze mną, przypierdoliłem mu w to kolano mocno, on przyklęknął. Ja drugim ciosem się odmachnąłem od dołu, jak już było przy jego kolanie, walnąłem go w pysk i on upadł na plecy prosto na tą ścianę ostrzy, która go zaczęła siekać po prostu na krwawą mgiełkę. Ale to nie go zrobiłem. Ty go tylko ogłuszyłeś. Jak go tu nie ma już, to... to pobiegnę w stronę Mordegarda, bo widzę, że nam się przewrócił i te ostrza, jakby ostrza go tną, a jego ciało nie reaguje na to, nie ma jakiś, od bólu się nie rusza wręcz, więc biegnę w jego stronę. Całym swoim ruchem 55 stóp. Nie dobiegając, nie zbliżając się najbardziej jak to możliwe do tej ściany ostrzy, po prostu do niego podbiegam, żeby być blisko niego na wyciągnięcie ręki. Na spokojnie możesz się trzymać 6-7 stóp od tej ściany i nie dostaniesz obrażeń, także myślę, że jesteś w stanie już to wyczuć, bo stałeś na tyle blisko, że widziałeś, że zrobisz kroki. Elmenor nie oddycha! Kurwa, Elmenor. Mordegord! Mordegord. Elmenor, nie będziesz oddychał! Mordegard. To ja mu będę krzyczeć! Mordegard nie oddycha! Szybko pomóżcie mu! Tura waszych wrogów, więc poproszę o Emmę o rzut na D20. 13! Widzicie, że strażnicy skupili się o dziwo teraz ci, którzy są od was oddaleni dalej, skupili się na jednym z wrogów tylko. Wszystkie strzały poszły tylko w jednego ogra, co wcześniej się nie zdarzało, każdy strzelał po prostu tam, gdzie coś widział. I zabijają jednego z tych ogrów. I teraz tak. Ogry, które są po stronie, po wewnętrznym okręgu, którzy patrzyli się wcześniej w waszą stronę. Jeden sobie musi rzucić. Trzy. W sensie jeden ogry i dwa czarne. Tak, tak, oni muszą. Znaczy tych dwóch, aha, dobra, bo oni są w tej samej. Tak, trudno. Oni też. Dobra, to ogr ma minus 1, więc on ma 15, ale to mu wchodzi, czyli dostanie połowę. Natomiast pozostali ci w czarnych szatach, no to im nie weszło. Elmenorze, rzuć obrażenia. 25. Tych dwóch w czarnych szatach, którzy tutaj są, po prostu pada na ziemię jak długich umierając. Jak do Malaxera. Ogr o dziwo jakimś cudem jeszcze się trzyma, ale jego ciało po prostu nie ma nawet jednego skrawka ciała, które nie byłoby w jakiś sposób tymi ostrzami posiekane, rozdrobnione, więc on po prostu będzie chciał się oddalić od tych ostrzy jak najbardziej, mimo to, że Stenian oddala się od tych ostrzy jak najbardziej, żeby już więcej nie dostawać od nich. Ten, który był przy tych płonących belkach, będzie chciał w waszą stronę je rzucić, chociaż zastanawia się w ogóle, skupi, ale może gdzieś mu przemknęło przez myśl, że te belki się nie zniszczą po drodze od tych ostrzy, ale kopie tak dwie belki, żeby się rozpędziły w waszą stronę płonące i żeby po prostu was tutaj objęły i rozwaliły. Natomiast no, te ostrza na tyle wirują, na tyle są mocne, że strasznie spowolniły po pierwsze te płonące bele drewna, a po drugie faktycznie je trochę posiekały, pokiereszowały, więc one zmieniły swoją trajektorię lotu, więc raczej nie są w stanie was w ogóle dosięgnąć. Ja sobie rzucę, czy na pewno, ale nie są w stanie dosięgnąć żadnego z was, więc te belki po prostu przeleciały przez tą chmurę ostrzy, rozcinając się, ten płomień praktycznie zgasł na tych belkach i zatrzymały się parę stóp dalej, po prostu nie docierając do żadnego z was. Ten ogr będzie chciał się... On wyciągnie po prostu jeden z kamieni, który ma, i żeby naszykować się na kolejną turę, żeby spróbować może kamieniem was rzucić, ale oddala się o parę stóp do tyłu. Nie jakoś daleko, kawałeczek się odsuwa. Natomiast postać ubrana na czarno, która jest zaraz za tym ogrem, który się schował,
zaczyna coś czarować. Widzicie, jak z jej palców po prostu leci taki czarny promień w stronę Elmenora. I będzie próbować cię zaatakować. Ale to jest krytyczna jedynka. Tuż koło niego ogr. O nie. Ojej. Postać traci swoją równowagę, opada na ziemię. I gdybyście mieli jakiś atak na niego, no to będzie z ułatwieniem. Nie, więc tak. Pozostały dwa ogry, które były kawałek dalej za resztą, podchodzą też w waszą stronę, żeby was zaatakować kamieniami, które mają w ręce. I będą próbować was zrzucić. Jeden z nich poleci w stronę Atro i Mordegarda. Raczej widocznie celuje w kogoś żywego, czyli w Atro. A drugi ponownie będzie lecieć w stronę Elmenora. Więc pierwszy atak. Atro. To cię nie trafi, bo to jest 14, więc po prostu ten kamień opada gdzieś obok ciebie. Możliwe, że nawet ta chmura ostrzy też go zatrzymała po prostu i trochę go pokiereszowała, chociaż dużo mniej niż drewno, bo to jednak kamień. Natomiast drugi z nich, który leci w Elmenora, to jest 10, więc ten kamień też gdzieś po prostu upada, rozwalając jeden z krzaków, który koło ciebie jest, więc tracisz swoją ewentualną kryjówkę Elmenorze. I teraz swoje tury, Elmenor. Teraz możesz się chować za kamieniem. Ja podejdę w stronę Mordegarda i Atro. Podejdę i go odsunę od tego. I to będzie cały ruch. To co robisz, Ila? No co? No idę tam do nich, do Mordegarda, Elmenora. Widzę, że Mordegard jest nieprzytomny, więc biorę go za fraki. Przesunę go kolejne kilka fitów. I zostawię tam. Ja mam teraz 45, to 10 fitów mogę go przesunąć. Za to, nie wiem, jakieś kamulce, czy co tam jest. I zrobię to, co chciał zrobić Elmenor, czyli wyciągnę potkę 4d4 plus 4 i wleję mu do paszczy. Czekaj, rzucę ci, za ile się leczysz. No, także Mordegard za 14 HP. Znaczy, no, przybywa ci życia 14 HP. Leżysz gdzieś, gdzie ja stoi. A skoro ile się jeszcze przesunęło, to Wafel ma bliżej. I Wafel podbiega 20 fitów, łapie Mordegarda za fraki, jak ten się budzi i odsuwa go jeszcze 20 fitów z powrotem. Nie, przecież 10 jeszcze, on miał 30. Także był to mój ruch odsuwania Mordegarda, który się może już ocknąć. Ogólnie, wiesz, odzyskujesz przytomność, jak ciągnie cię Wafel za fraki. Tak, widzę sobą niedźwiedzia nad sobą. Czy to niebo? No, gdzieś gdzie Wafel stoi, to się budzisz. Tylko ślina spada na twoją twarz. W tym momencie to myślę, że wiesz, jestem tak upierdolony własną krwią, że mam to w pizie. Znaczy, gdyby mi wyrosła nagle. To wszystko, Ila. To Ila rzuci jeszcze 20 za naszych strażników? 6! Widzicie, jak strażnicy, którzy są na górze, być może przeraziło ich to, w jaki sposób tutaj ta walka się toczy. Być może po prostu coś, ktoś może doszło do niego, że nie chce tutaj tracić życia. I dwóch ze strażników po prostu schodzi stamtąd, znika na dole. A reszta próbuje dalej walczyć z ogrami, ale nie do końca udaje im się trafiać. Mordegacie. Okej, więc otwieram oczy. Nade mną widzę dziób, znaczy ten sowodźwiedzia. Ślina mu paszczy ścieknie, tak? Ja tak harczę. Uciekajcie, oni mają potężną magię! Te ogry tam... I tak, wiesz, na miękkich kolanach próbuję wstać z ziemi i nie wiem, naciągam łuk. Czy zdążę zaatakować jeszcze, czy... Stajesz za pół ruchu w sumie, nie? Skąd wziąłeś łuk? Znalazł sowodźwiedź, miał więc... No dokładnie. Miał w ryju, przyniósł mi. Jak go Ila niosła, to zajebał. Ukradł, kurwa. Już mi się... Tak oberwałem, że mi się pieprzy, czym ja strzelam w zasadzie. Więc wyciągam swoją kuszę. I tak spróbuję wypatrzeć tego potężnego, słuchaj, nie wiem, szamana ogrów, który nam przypierdolił takim zaklęciem, nie?
Kolatro stoi. Ale ja się za ogrem ewidentnie w ciemnych szatach rozglądam. Nie widzę nikogo takiego, nie? Ogra w ciemnych szatach nie ma. No, raczej nie. No, ale wiesz, no, ja to nie wiem, strzelam w pierwszego, który jest najbliżej. Chowaj się ze swoimi kompanami! Najbliżej jest jeden z ogrów. Mordegardzie, 19 jest wystarczające, żeby trafić tego ogra. Za 8? Twój bełt trafia go, robiąc dosyć niewielką ranę na razie, bo on nie był do tej pory ranny. I oczywiście znika. Strzelam poza po raz drugi. Trafiając. Za 7 tym razem. Odwracam się tak do Ili i mówię, jak wyeliminujemy ich wszystkich, to on na pewno wtedy wyjdzie. Z dzikim obłędem w oczach. Czy coś jeszcze robisz, Mordegardzie? Sięgam po swoją połsionkę. Tak, w bonus akcji możesz wypić nawet. I to jest ta mała. Którą ty pijesz w końcu, a teraz 4d4 plus 4. Przepraszam, bo myślałam, że mam małą, ale mam wpisaną w ekwipunku, że mikstura 4d4 plus 4, czyli piję tą, co mam. Czyli średnią. Dobrze. Czyli średnią. Średnia, tak. Ale jednak, no... Coś leczy. Emmo, co robisz? Czy ja mam ułatwienie w ataku kurzą w tego co czarową? Jesteś ukryta, więc chyba to... Na każdego będziesz mieć ułatwienie, bo oni cię nie widzą. Dobrze, więc z utrudnieniem, czyli na zero, strzelam w tego, z który czerwą. Felmenora? Pierwszy czerwą, nie Elmenor. Więc nie, w tego, w kapturze, tego tajemniczego, który się wyjebał przed chwilą o jakiś korzeń. Czemu z utrudnieniem? Bo mam ręczną kuszę, która ma tylko 30 feet w zasięgu i 120 z utrudnieniem. Więc to jest na normalnie, czyli 23. Trafiasz? To jest 8 punktów obrażeń. I w bonus akcji chcę się ukryć. Z powrotem. To rzuć sobie na skradanie. Widzisz na pewno, jak twój bełt... 12? Trafia w tą czarną postać gdzieś między te szaty. Wbija się i tam zostaje stojąc przez chwilę, a zaraz potem jakaś czarna poświata go tak zaczyna otaczać i tak go wchłania i ten bełt znika. Atro. Ja co zrobić, kurwa? Możesz biec do nich. No tak. Przebiec przez to i zginąć. Ja chcę pobiec otaczając ten jakby, omijając ten krąg ostrzy, bardziej w stronę Emmy, ale mijając ją w stronę murów. Akcję zużywając, żeby dobiec tam, 90 stóp, mam 45 ruchu, więc dobiegnę do jakiegoś tutaj, schowam się za jakimś takim przewyższeniem kamiennym. W bonus akcji wypijam miksturę średniego leczenia. Jest za 14. I krzyczę do strażników na murach. Dawać, skupiać ogień na jednym celu! W tych ludzi walić! Oni nimi dowodzą. Rzucaj na perswazję. Gdzie tu się umie... A, dobra. Perswazja. Krytyczna jedynka. Ja mam... Zaczną w ciebie strzelać. Mam inspirację? Możesz przerzucić. Więc ja sobie przerzucę tę inspirację. Inspirację też można wydawać, żeby mieć na przykład ułatwienie w teście. A chuj. Już teraz to już po ptokach. Więc przerzucę to. Perswazję. 12. Nie chciałeś parę punktów zarobić. Czego zarobić? No, przynajmniej nie jest to krytyczna jedynka. No cóż. Ten jeden ze strażników, który jest tam najbliżej ciebie, tak się patrzy na ciebie, tak przeszedł tak wzrokiem po tobie. Uważałeś jakąś taką minę typu skądś go kojarzę, ale zaraz po prostu wzrok odwrócił w drugą stronę, w stronę wrogów. Nie, wcale nie uratowaliśmy, kurwa, tutaj burmistrza tego pierdolonego miasta. Nie każdy strażnik musi wasz... znać strażnik. Wcale Elmenor nie roznosił przez rok, kurwa, swoich tomików i każdy o nas już nie słyszał praktycznie. Każdego z naszych... Prawda to. Prawda to.
No wiesz, słyszeć, a widzieć to dwie różne rzeczy. Wcale nie krążyły plotki, że ja z Itriną coś mam. Plotki? Nie. Więc powinienem z trzema ułatwieniami rzucać. Wiersze, ratowanie burmistrza i kurwa Itrina. Ilu strażników było na imprezie u burmistrza? Ale też są pewne minusy za to, że aktualnie dzieje się to, co się dzieje w mieście. To maksymalnie dwa, a ja mam trzy dodatki. Dobra, dalej. Cieszę się, że się nic nie stało. Przy krytycznej jedynce to byłoby ciężko. Dobra, leć dalej. Ogry. Mordegardzie, wrzuć D20. Szału nie było. Piąteczka. Widzicie, jak jeden z ogrów próbuje zamachnąć się gdzieś w stronę miasta kamieniem i żeby go tam rozwalić, ale coś nie do końca mu to idzie i ten kamień leci po prostu w jednego z sojuszniczych ogrów, robiąc mu ranę gdzieś na plecach, taką szramę, i krew zaczyna z niego lecieć. I ten, trafił go ten, który się tak świecił tą poświatą, czyli najprawdopodobniej ten, który wypił eliksir, w tego, który obok niego stoi. Pozostałe ogry próbują atakować strażników mury. No ta akcja cały czas się dzieje. Tam mury gdzieś tam spadają, strażnicy krzyczą, ogry też wrzeszczą, ale na razie nic więcej się nie dzieje. Poza tym, że te ogry, które są zwrócone w waszą stronę, oraz wrogowie, którzy razem z ogrami są ci w czarnych szatach, coś będą robić. I ten w czarnych szatach, który został wcześniej ranny przez Emmę i który stoi odwrócony w waszą stronę, ponownie będzie chciał rzucić czar. I ten czar ma zasięg 150 stóp i 20 stóp średnicy. Także może objąć Elmenora, Mordegarda i Sobociedzie. Kula ognia. I ile? Ja chcę, cokolwiek to będzie za czar, chcę zadeklarować, że ja w swojej turze będę chciał rzucić Dispel Magic. A to nie jest jako reakcja? Reakcja, tak. Nie, u mnie to jest jako akcja. To nie jest counterspell. Nie, to nie counterspell. Nie jest, to jest rozproszenie, to jest rozproszenie po prostu, nie? Dobrze, także ten wróg rzuca czar, który zaczyna pojawiać się, w sumie to jest jeszcze Ila, koło Ili, i zaczyna rozprzestrzeniać się na średnicę 20 stóp, taki okrąg. Robi się tam totalnie zimno, ciemno. Ta ciemność wygląda dosłownie ta, jak ta, którą widzieliście wcześniej. Nic przez nią nie widać. I tylko słyszycie w tym dźwięki. Jest to kakofonia cichych szeptów, których nie jesteście w stanie rozpoznać. Po prostu pełno głosów, pełno dźwięków, jakichś niezrozumiałych, totalny harmider. Więc macie też utrudnienia w tym, żeby słyszeć cokolwiek w tej przestrzeni. W momencie, gdy rozpoczynacie swoją turę w tej przestrzeni, otrzymujecie obrażenia. Chyba że uda wam się rzucić rzut obronny na zręczność dobrze. Więc poproszę od Elmenora, Ili, Sobociedzia i Mordegarda rzut obronny na zręczność. To, czy nie w swojej turze, że naraz Elmenor rzuca? Tak samo było, tak jak z Elmenorem. Elmenor zrobił czar, więc jakby Poczekaj. Ponieważ ja mam z szóstym poziomem counter charma i teoretycznie mogę... Jeżeli jest jakiś efekt nałożony mind influencing, to mogę wykonać występ, który jeżeli usłyszą mnie postacie w odległości 30 feetów ode mnie, nakłada ułatwienie na saving throw przeciwko byciu przerażonym albo oczarowanym, nie? Więc nie wiem, czy to jest jeden z tych dwóch efektów. Zimno chyba, nie? W sensie, czy to dostajemy obrażenia od zimna, czy dostajemy obrażenia jakieś psychiczne, czy jak? Zrzut obrony na zręczność, więc to już ci wykluczę. No tak, żeby to uniknąć counter, tego, charm. Nie? To jest działa na czarmy. Na wszystkie wpływające na umysł. To jest counter charm, to nie jest counter spell? No tak, counter tak, charm. Właśnie dlatego. A on rzucił Good Fedora, prawdopodobnie. O, dobra. Znaczy, dobra, czyli te obronne, tak? To są obrażenia od zimna, więc to nie będzie nic z tych dwóch rzeczy. Luzik.
Tak, rzuty obronne na zręczność. 14. 8. 10. Zobaczymy, ja jestem tą żabą. Słowodzieć. Tak, już słowodzieć. 10, da 10 obrażeń. Kurwa, czekaj, co słowodziedział? Jak to rzucić słowodziedziowi? Wiesz co, na zręczność tu tak nie jest, więc nie musisz. Rzuć mu po prostu na zręczność czas i tyle. No. O, 4. Akurat czar o dziwo nie zadaje dużo obrażeń, bo zadaje tylko 5 pełnych obrażeń osobom, którym nie weszło, czyli w sumie wszystkim poza Elmenorem. Elmenor połowę, czyli 2. Co jest? I to są obrażenia od zimna, więc wasza skóra po prostu trochę gdzieś się zaczyna robić taka skorupa zimna i no Elmenorze, tobie udaje się gdzieś, te liście trochę ci się pomroziły, ale tak potrzepały się i jest okej. Ja całe życie jestem porośnięty skorupą. Dokładnie tak. I widzicie też, jak czarne postacie, które są tam oddalone, teraz będą stawać obok siebie w trójkę i zaczynają przeprowadzać jakiś czar, którego na razie jeszcze nie dokończają, ale robią to w trójkę obok siebie i widocznie są na razie skierowane gdzieś w stronę miasta. W stronę murów. Tam, gdzie na razie nie ma żadnych strażników. I ogry, które są zwrócone w waszą stronę, chyba trochę się zniecierpliwiły, gdyż będą próbować dotrzeć do was, ale na razie są na tyle oddalone, że nie są w stanie dojść do żadnego z was, więc po prostu podejdą na tyle blisko bariery, aby nie dostać obrażeń. Trochę jeszcze jednak mają pewne zahamowania, ale podchodzą, żeby móc przy najbliższej okazji uderzyć was swoimi maczugami, a na razie ponownie będą próbować rzucić w was dwóch z nich swoimi drewnami, dwóch z nich skałami. Tylko to mają pod ręką, więc tylko tym będą sobie radzić. I teraz pierwszy z nich będzie rzucać atro, ale niestety nie trafiacie ponownie. Ta bariera jest na tyle ochronna, że ona wszystko spowalnia, co leci w waszą stronę. Dzięki temu po prostu ogry nie są w stanie dobrze wycelować was i źle po prostu to wszystko leci. Drugi atak, który leci w też nie trafia. Trzeci atak, który leci w Elmenora, również nie trafia. I czwarty atak, który leci w Ile, jest krytycznym sukcesem. Aha, nie ukryła się. Tak? Nie, tylko Emma się ukrywała, ale miała nie słaby wyszły rzut. Tak. Więc Ile. Leci w twoją stronę kamień. Za 8 punktów obrażeń, więc ten kamień leci przez tą barierę, rzucony przez jednego z czterech ogrów, które przybliżyły się do niej. Troszeczkę spowalnia, ale nie na tyle, żeby całkowicie zmienić swoją trajektorię lotu i nie trafić w twoją stronę. Ale próbujesz odskoczyć, żeby nie zostać tym kamieniem, więc gdzieś uderza cię część tego głazu w bark, trochę ci go wybijając i zadaje ci 8 punktów obrażeń. Elmenor. Ja, kurczę, bo to tak, myślałem, żeby ten pierścień w takim razie przywołać i go użyć, ale ja nie wiem, czy nie powinniśmy, czy, nie znalazłem opisu tego pierścienia, w sensie jakiegoś takiego mechanicznego nigdzie w internecie, poza tym, że ma zaklęcie Blade Barrier na sobie, nie? Nie wiem, czy on ma jakiś called out, czy coś takiego, że mogę go użyć, nie wiem, raz na jakiś czas, czy co. Czy mogę go na przykład teraz ściągnąć do siebie i rzucić jeszcze raz, tylko że troszkę przesuwając go delikatnie na mapie, żeby objął po prostu tą czwórkę i tego jednego, który jest poza. Szukałem po pierścieniu. Ja bym zrobiła tak, że jako akcję albo bonus akcję możesz go przesunąć powiedzmy o, nie wiem, te 10 stóp, nie? Mi to pasuje. Spokojnie, przeszkadza mi to. Jako na przykład, jeżeli jako akcję mógłbym mu dać dać rozkaz na przykład przesunięcia się o jakiś ten, ale przywołać go do siebie w bonus akcji,
No to by było spoko. To wtedy... No to według mnie tak by było okej, nie? A na przykład użycia maksymalnie 3 w ciągu dnia, nie? Okej. Okay. On 10 minut działa. Dwa użycia. Czy to będzie zbyt OP? No, czy to będzie zbyt OP? Dwa. Dobrze, zgadzam się na dwa. Dobra, no to możesz działać. Ale użycia znaczy, że muszę go przywołać i jeszcze raz rzucić. Tak. Dobrze. To w takim razie chcę skorzystać ze swojej akcji i chcę go przesunąć o 10 stóp. A ty, będąc w tej zimnej tej, to my nie mamy ograniczonego widoczności? Ty widzisz, gdzie ty go przysuwasz? By the way, damage, więc koncentracja. Ale zrobiłem na zręczność, więc ja nie wiem, czy jestem objęty w ogóle. A właśnie, Elmenor. Ja ale objęty. Nie, bo Elmenor nie ma koncentracji na to. Na piersi tak, nie ma koncentracji. Ale ile ma? Wiem, ale na koncentrację to co się... Rzut obrony na kondycję. Czyli schodzi ten czar. Tak, schodzi. Znaczy, no Hunter's Mark schodzi. Tak, bo tamten... Hunter's Mark, tamten nie jest na koncentrację. No to przesuwaj, Elmenor. No, już. No chyba w tej ciemności, no, myślę, że chyba dałby radę przesunąć ten pierścień, bo on po prostu jakby rozkazuje temu pierścieniowi się przesunąć, okay. A nie, że musi go widzieć. Co to jest za czar? Dobrze zgadłeś, że to jest Hunger of Hadar, a nie? Ale to masz... Tak. To jest po prostu trudny teren. I po prostu żadne światło magiczne ani inne nie może oświecić tego obszaru, a stworzenia znajdujące się całkowicie w tym obszarze są oślepione i tyle, więc no jakby jak chce dać rozkaz, no to jest w stanie dać rozkaz temu pierścieniowi. Przynajmniej według mnie, tak. Nie mogę przesunąć tego kółka. Przybliż sobie i złap go, bo nie wiem czy... O, ja mogę. Czy jakby było jakoś... To przesuń po prostu, poczekaj, ja ci pokażę. No tak. W tą stronę 10 stóp tego środka, tak żeby objęło tamtych czterech i tego jednego na dole, nie? Ty zapomniałaś też chyba o... Chociaż nie wiem, czy... To jest pierwsza tura, jak ten czar się utrzymuje, nie? Gut Hadara? Tak. Na koniec tury też tam powinien atakować, tak. Ale jeszcze nie... Nie było końca tury. To tak chyba będzie, nie? Tak, teraz jest idealnie. Dobra, to rzucam 5 razy. Po kolei od tego najbardziej od góry w dół idąc będą rzuty obronne. Pierwszemu nie wchodzi, bo to jest zręczność, to oni mają minus 1, drugi nie wchodzi. No. 14 musi mieć, tak. To jednemu z tych 5 ogrów weszło, więc rzuć na obrażenia. 39. Opisz sobie, jak jeden z nich umiera. A 4 z nich jest bardzo mocno rannych. Mają w sumie podobną ilość HP-ków. No, to znaczy w tego jednego po prostu ta bariera w pewnym momencie delikatnie zadrgała i przesunęła się bardzo szybko. Obejmując jednego z ogrów, który dotychczas stał poza nią, tak? No i po prostu jeden przeciwnik, który gdzieś tam już był troszeczkę ranny, został przerobiony na mielonkę. Pasztet z ogra. Robisz coś jeszcze, Elmenorze? Przesuwasz się jeszcze cokolwiek? Tak. Ja się cofnę. Odsunę się. Okej. To ogólnie idzie od Ili na 20 stóp ta ciemność, nie? Więc tak, pójdę w tą stronę, nie w stronę Ili. Na 20. Wychodząc z tej... Rozumiem, z tego kręgu, tak? Tak. Dobra. Ile? Dobrze, ja jestem w tej ciemności, ale tak jak byłam, że tak powiem, zwrócona, znaczy mniej więcej wiedziałam, gdzie były mury, tam chcę iść w kierunku tych murów i spróbować wyjść z tej ciemności, nie? Czyli... Czekaj, bo jeszcze tak czytam ten czar, to on... Rudny ferem. To raz, więc możesz iść tylko o połowę ruchu. Ja mam, no, 45, więc i tak mogę wyjść. Tak, a dwa, ten czar też na początku swojej tury, więc Elmenor też powinien dostać obrażenia, bo na początku i na końcu zadaje obrażenia. Więc jeszcze rzuty obronne od was na zręczność. 21. 14. Elmenor 4, Ila 2. I teraz Ila możesz robić swoją turę? Dobrze, to ja będę starała się wyjść z tej ciemności, ale że mam powiększony ten ruch, to myślę, że mi się uda. I pewnie wyjdę gdzieś koło Elmenora.
mi zostanie z 20 na 2 fity czy coś takiego. Ile zauważysz w momencie, jak zaczynasz wychodzić z tej ciemności, że te obrażenia, które gdzieś tam zadała ci ta ciemność, to widzisz takie jakby takie macki wychodzące, które zadają ci te obrażenia, a potem się tak chowałem. Tak, że to te macki mnie tak mroziły, tak? Też, ale zadały też ci na początek, który jest jako mrożenie, a te widziałaś też, że miały też parzące takie końcówki z kwasem jakimś, ale ten kwas akurat ciebie nie dosięgł. Dobrze, to w ostatniej chwili sobie stamtąd wyszłam. I no cóż, widzę, że z daleka tamtych, no wiem, że tamte ci goście rzucili w nas czarem, no bo ogry nie czarują, więc będziemy walić tych trzech. Dobrze, że stoją obok siebie, bardzo dobrze. Więc Ila wyciąga łuk i strzela. Tych trzech ludzi. Tych trzech ludzi. 150 mam mój łuk. Okej, w jednego... 600, tak. Po prawej, po lewej czy po środku? Po lewej. Okej, i to jest 17? Trafiasz. Dobrze, za 12 punktów obrażeń. Teraz strzelam drugi raz w tego na środku. Nie trafiam, 14. Nie, to jest za mało, więc strzała leci gdzieś między nimi. Dobrze. I używam Heartbreaker, bo stoją wszyscy obok siebie i strzelam po raz trzeci, w tego, którego jeszcze nie trafiłam, tego z prawej. Raczej trafiam. Tak jest, 25 trafia. Za 10 punktów obrażeń. Dwie strzały trafiły, jedna trochę przestrzelona. Widzisz, że te strzały, które strzeliłaś, to robi się to samo, co z bełtem Emmy. Najpierw trafiają w to ciało, faktycznie się wbijają, widzisz, że jest jakiś efekt, ale potem są otoczone tą czarną otoczką i zaczynają być wchłaniane z powrotem, ale przerywasz ten czar, który oni zaczęli skandować razem we trójkę. Strażnicy, więc jeszcze raz Atro D20. Jeszcze chwilka. Tak? No. Chcę, żeby Wafel, bo oni też byli tylko na szczęście na obrzeżach tego, tak? Czekaj, jeszcze obrażenia Wafla. 20, no to czekaj, jakie tam mieliśmy obrażenie? 4 tylko. To Wafel ma 4 i chcę, żeby Wafel wziął znowu za fraki Mordgarda. Ja wiem, że Mordgard stoi, ale za nagawkę czy coś i wyciągał go stamtąd. Jak Mordgard się poddaje, to spoko. Mordegard się poddaje. To możecie 4. Przesunąć się o ten parę, nie wiem, ile stóp się tam przesuwacie. No z 10 pewnie. Bo byli na obrzeżach chyba tego, nie? Tak, tak, tak. To była końcówka. Dobra, coś jeszcze? I to już wszystko. A to jeszcze raz rzut D20, strażnicy. Zauważasz, że ci strażnicy, które są obok ciebie, oni niezbyt zwrócili uwagę na twoje rozkazy i każdy jednak strzela swoje, ale mimo to udaje mi się zabić ogra, który był najbliżej ciebie, zabijając go po prostu. Natomiast pozostałe ogry jeszcze stoją, ci postacie, które są ubrane na czarno, też stoją, ale są obijani przez te strzały, więc widzicie, że ta krew zaczyna się siączyć z każdego ogra już. Natomiast z tych czarnych postaci ciężko sobie wnioskować, czy oni są bici na ile. Mordegard. Okej, okay, więc Mordegard, czy Mordegard już widzi? Tak, widzisz, bo cię Wafel wyciągnął, nawet nie zostajesz obrażony ani nic. Okej, okay, więc najpierw chcę się przemieścić troszkę do góry. W ten sposób, żeby być od tych postaci o 120 stóp. Czy jestem w stanie to zrobić tak, żeby nie być w stanie jakoś... Ominąć to? Tak, dokładnie. To było mniej więcej tak? Tak. Więc możesz ominąć to, nie? Okej, okay, wiem. Wiesz, że właśnie przez to przebiegłeś. Tak, musisz iść naokoło. A, okej. Okay. 35-40 stóp. W sensie... To jest tutaj. Nawet nie masz ruchu 40. Plus trudny teren przez to jest, plus obrażenia. No kurwa, dobra. Dlatego robiłam to kółko, nie? To jest 20 tutaj. Dobra, no to nie wiem, ruszam się tylko do góry.
Okej, okay, dobra. Może zawsze też tak na skos jakby trochę iść, nie? W sensie tutaj do góry, tak omijając na przykład w okolice Ili, nie? Po prostu powiedzmy. Ale masz 25 ruchu z tego, co kojarzę, więc... Tak, 25. Szału nie ma. Okej, okay, i widzę, że mam jeszcze za mało do nich. Za daleko są po prostu, żebym cokolwiek zrobił w tej rundzie. Ogry możesz są? Strzelić z utrudnieniem albo strzelić do ogrów. Też utrudnienie. Dobra, to może do ogrów. Do tego, do którego strzelałem wcześniej. Dziesięć to za mało. Ale za drugim razem już mi się udaje. Tak jest. Za 6 obrażeń. To był ten na dole tutaj, nie? Tak. Nie zabijasz go, ale no on jest na tyle pobijany tymi ostrzami i tym wszystkim, że zaczyna się chwiać, podpiera się już ręką o ziemię, próbując ustać jakoś na tych nogach. Co jeszcze robisz? No, raczej nie. Emma. Strzela do tego ogra przede mną. Z bełtu. Z ręcznej kuszy. To jest 23 na trafienie. Znowu. Trafiasz? To jest 8 punktów obrażeń. Strzelasz mu w rękę i ta ręka tak bezwładnie zaczyna mu zwisać jedna z nich. Druga jeszcze jest sprawna. I widzisz, że robi, że jego oczy trochę tracą ten swój blask, ale jeszcze jakoś się trzyma. Dobrze. I chcę się przemieścić bardziej w stronę murów, w stronę Atro i się tam ukryć. 12, no! Skradanie się, niemożliwe. Atro. Na szczęście go nie zabiła, więc mam co robić w tej turze. Chcę podbiec do tego ogra, który jest... do którego strzelała właśnie Emma. Tylko zbliżysz się do niego na 5 fitów. No właśnie, więc dostaniesz... No to skąd celujesz tym? Od krawędzi. No ale on jest po środku. No i? No będziesz 5 fitów od niego, nie? Po skosie nie licz, tutaj jest kurwa na środku tego. Tu. Tak to idzie. No ale jakby... Ogólnie, jak jesteś zwarciu, to jesteś 5 fitów od postaci, nie? On jest... Dobra, on jest wielki. Ty też. Czekaj, no nie, to czyli ma większy zasięg teraz, no jak jest wielki, nie? Czyli tym nunczakiem swoim powiększonym też będzie ze 20 metrów bił, nie? Dobra, Jezus, okej. Okay. Nie, na Enlardzie mi nie dochodzi ten... No nie, według mnie raczej powinno być tak, że jesteś 5 fitów od niego i dostajesz, ale no jeśli ktoś ma inne zdanie, no to możemy podyskutować i to zmienić, ale... Dobrze. W takim razie... Kurwa mać. To jak się Emma tam gdzieś koło mnie kitra, ja odbiegam od tego muru. Spod tego muru, biegając bardziej w stronę tam, gdzie się ona do tej pory ukrywała. Pod to samo drzewo, ale trochę bliżej tych ogrów, wyciągam kuleczki z torby, dwie, w bonus akcji. Skupiam swoje ki w tych kuleczkach. W bonus akcji używając Kensei Shot, który dodaje D4 do obrażeń. I wypuszczam jedną kulkę w tego ogra, którego trafiła Emma z kuszy, który jest wyżej, trochę bliżej murów. Musiałem im edytować obrażenia, bo przez dwa levele zadawały za mało obrażeń. Bo mi kość wzrosła do K6 tych moich umiejętności walki, jak to się mówi, sztuk walki. Jest 25 na trafienie? Trafiony. Pozbywasz się go, w sensie ponownie sprawiasz, że twój wróg robi się nieprzytomny, a twoje puszczam dzieło... Puszczam kulkę po prostu w jego czachę. I on upada, po prostu upadłby, gdyby te ostrza, które wokół niego wirują, nie podtrzymywały go jeszcze przez chwilę w pozycji stojącej, mimo że na wiotkich nogach. Po prostu siekają mu każdy mięsień. I drugą kulkę kieruję w tego drugiego
ogra, który, w którego strzelał Mordegard. Ale to jest 11 na trafienie. Akurat ogra to trafia. Ale ogra to trafia. Powiększenie plus kęszej shot. I to jest 6 plus 7. Wszystkie to są magiczne obrażenia. No to jest ile? 13? Też go ogłuszasz. No i w drugą dynkę leci kulka, ogłuszając drugiego ogra i z nim się robi podobnie. Ten może przyklęknie i gdzieś jakieś ostrze mu akurat przejedzie po policzku, drugie po szyi, podżynając mu gardło. Ale to wszystko są zabójstwa na konto Elmenora, więc ja sobie rąk nie splamiłem. Dokładnie. Coś jeszcze robisz? To wszystko. Elmenorze, poproszę D20, ale z utrudnieniem, więc rzuć mi dwa razy, bo tura ogrów. 5. Zauważacie, jak na murach miasta pojawia się postać. W początku nie jesteście pewni, kim ta postać jest. I widzicie, jak ona rzuca jakiś czar. Ten czar obejmuje 3 ogry na dole, tutaj. I z pomiędzy nich zaczynają wychodzić różne pnącza, rośliny, trochę jak takie kolce róży, tak wychodzą, otaczając całe ciała tych ogrów, wbijając się w nich bardzo mocno, robiąc praktycznie z nich po prostu taką kolczatkę i tak się zatrzymują na tych ograch, unieruchomiając je, dodatkowo pozbawiając je możliwości ruchu i praktycznie życie. One tam ledwo oddychają i słychać tylko ich takie bardzo bolesne wycie, tak? Ten jeden na dole otrzymuje obrażenia jeszcze. Tak, i on umiera. Ja jeszcze chciałem pod koniec swojej tury może krzyknąć. Elmenor, weź to zabierz! Chociaż ja nie wiem, czy on to w sumie, gdzie on to zrobił. Nie wiem. Ktokolwiek to zrobił, niech to zabierze! I widzicie też, jak jeden z pozostałych ogrów, jeden z nich dostaje obrażenie też od tej chmury sztyletów, którą zrobił Elmenor i umiera. Drugi z nich, który został otoczony pnączami, też umiera. Trzeci z nich, który cały czas ma na sobie tą poświatę, dalej żyje w tych pnączach. Został jeszcze jeden ogr i 4 wrogów humanoidalnych. A postać, która stoi na murze, Ila, myślę, że ty jako pierwsza jesteś w stanie ją rozpoznać, bo chyba miałaś najwięcej do czynienia z tą postacią. Widzisz starszą kobietę, siwe włosy, lekko zgarbioną, chodzi o lasce, rzuciła czar, zaczęła się podśmiechiwać i zeszła z powrotem na dół, chowając się. Stara jęta. Twój wieś jest mój, kurwa. Gdyby był tutaj leział martwy, to by w nas rzuciła. Elmenor. W pobliżu was nie ma żadnego wroga. Aktualnie najbliżej jest ten chyba najdalny. No dobra, no to w takim razie co, no Elmenor wyciągnie rękę do przodu, tak, i jakby nie wiedząc, co ma powiedzieć, powie pierwsze, co mu do głowy przyszło, po prostu jakiś do mnie, czy coś takiego. I zobaczycie po prostu, że ten krąg, tak samo jak powstał, tak samo będzie się teraz zawężał. Te miecze natychmiastowo przestaną być po prostu takie namacalne, tak? Tylko się zrobią przezroczyste, cofną się, potem się zamienią w pierścień większy, mniejszy i znikną w postaci takiego malutkiego czegoś, co wystrzeli z trawy i wróci wprost do ręki Elmenora. No, a on sobie to założy na palec. To Mordegard tak spojrzy na ciebie i zapyta: to nie były ogry? To ty to zrobiłeś? Elmenor, dlaczego? Słabi musieli zginąć. Niski byłeś, chciałem być tak jak ty, nekromantą, ale dostałem tylko pierścień. Nie widział cię zza krzaka, no. Elmenorze, co ty mówisz? Siła przeciwników, wyssana przez pierścień, teraz żyje we mnie. Na wroga! Dobra, to już chyba można to kółko zlikwidować. To spróbuj ty to zlikwidować, żeby Bandzia Danusia nie usunęła mapy znowu. Nie mogę w ogóle tego kliknąć. W sensie jakbym musisz, miał... ten... O. No dobra. Magia. To już chyba ta godzina, ale zapomniałam opisać, co robią te ciemne postacie.
co robię nagminnie w tej walce, ale to tam tak na szybko, bo one nie rzucają teraz żadnego czaru ani nic, tylko po prostu one stoją w jednym miejscu i każdy po kolei zaczyna tak znikać i pojawiają się o 40 stóp oddalone od tego miejsca, w którym były, starając się od was oddalić jak najbardziej i od siebie nawzajem również, żeby nie stać obok siebie. Dobra, to jest to, co robię. Ila, co ty robisz? Ja bym chciała strzelić w jedną z tych czarnych postaci. Hunter's Mark. Mam jeszcze komórki. Dobrze, to sobie założę jeszcze Hunter's Marka. Dobra, nie będę się bardziej zastanawiać, ale w tego najbliżej. Czyli jeden trafił za 9. I Hunter's Mark. Nie? Tak, czyli za 15. I drugi cios też trafił za 13. Też Mark jest do jednego ataku, czy do każdego? Do każdego. Do każdego, dobra. No i za 14 drugi. Ale w tego czarnego gościa najbliżej, a potem jak w niego strzelę, to tak kroczek za drzewo. Pierwsza strzała, którą trafiłaś, faktycznie też ponownie się wbiła i zaczęła znikać. Druga strzała natomiast objęła się tym ciemnym, ciemną poświatą tylko do połowy i nie znikła całkowicie. Skurwysyny magiczne. Dobrze. Sebastian, D20 na strażników z ułatwieniem, więc możesz rzucić dwa razy. 19! A, jedna rzecz, chcę, żeby jeszcze Wafel się przebiegł. Jeszcze pytałem o tego, czy on żyje, czy nie? Tak, ten też żyje. On leżał. W sensie nie wiem, bo leżał chyba z firmy. Przewrócił się. Tak, przewrócił się, bo miał tam na atak, ale żyje. No, ale chyba już się podniósł, bo już... Tak, podniósł się. Ale żyje. Rzeczy krzyknę sobie, żeby się zbliżył i on po prostu troszkę podbiegnie. Już go ruszyłam na planszę, że powiem, podbiegł sobie do tej skarpy. Nic więcej. Dobra, teraz tak. Ten ogr, który był owinięty tymi pnączami, zostaje po prostu przesiany bełtami od strażników i również pada martwy, po prostu tak zawisa na tych pnączach. Widzicie też, jak jedna z tych ciemnych postaci również zostaje pokonana. Po prostu w momencie, gdy te bełty i strzały w niego lecą, on się zaczyna rozpadać na takie ciemne cząsteczki, praktycznie jakby trochę tak się rozpłynął na jakiś taki pył. I w sumie strażnicy zaczynają się przysuwać trochę bliżej wrogów, tak żeby mieć lepszy strzał do wszystkich. Mordegard. Przesuwam się tak, żeby móc mieć te 120 fitów i żeby strzelić do też tego, który jest do mnie najbliżej. Nawet nie musisz się przesuwać. A, nawet mam. Okej, okay, dobra. Strzelam dwa razy. Dawaj. Trafiony. Tak, za 9 pierwszy strzał. Widzisz, to był ten, który miał te strzały od Ili, która się zatrzymała, więc w momencie, gdy wbijasz ten bełt z kuszy, który sam z siebie się rozpływa, to on dłużej niż standardowo zatrzymał się w ciele tej postaci, zanim się rozpłynął i widzisz po prostu, jak postać też rozpada się na ciemne cząsteczki. Okej, okay, i strzelam w takim razie do następnego, gdzie już będzie troszkę dalej. Z utrudnieniem? Tak, bo nie jesteś w stanie się przybliżyć do niego na tyle, żeby być na 120 fitów, bo będziesz na 125. Ale i tak mi się udaje trafić. Tak jest. Troszkę słabsze obrażenia, niestety. Emma, co robisz? Biegnę po prostu. Podbiegnę sprintem do tego osobnika tu. I wprowadzę pchnięcie krótkim mieczem. 23 na trafienie. Trafiasz? To jest 12 punktów obrażeń. Widzisz, jak część jego szaty po prostu i w momencie, jak przecinasz go tam, już się tak zanika, odpada, też się na tempo rozpada. To wszystko. Atro.
Dobrze, podbiegnę w takim razie spod tego drzewka, gdzie się chowałem, do przeciwnika, którego zajęła Emma, 40 stóp ruchu wykorzystując. Zadam mu, zobaczymy ile ciosów w niego poleci. Zamachuję się nunczakiem, trafiając za 12 punktów obrażeń magicznych. Jest to wystarczające, żeby go ogłuszyć. Natomiast widzisz po prostu w momencie, jak go uderzasz, że nie jesteś w stanie go ogłuszyć. Po prostu zadajesz mu ten cios i w momencie, jak nunczak uderza w jego głowę, tam gdzie przynajmniej powinna być głowa, czujesz, jak to, co gdzieś było pod tymi szatami, znika. Tak spada i te całe szaty, które na nim były, tak lecą w dół na ziemię. Czy widząc to na już tak 5 stóp ode mnie, a nie tak z odległości, można coś tam się domyślić, co to kuźwa mogło być? Teraz czy na przykład po walce ewentualnie? Jak ten... Po walce to zrobimy. Dobra. Ale tak, będziesz w stanie się mógł się domyślić. Coś jeszcze będziesz robić? Tak, pobiegnę resztę ruchu 50 stóp w stronę tego ostatniego cieniowego, co nie zniknął nigdzie. Wiem, że jeszcze gdzieś tam po prawej się kręci jakiś ogr, który nie wie, co ze sobą zrobić, ale biegnę za tamtym. Jak oni mają uciekać, to ja chcę ich dogonić, wyłapać, uciąć łby, hydry, wszystkie. Ila, teraz ty rzut D20 z utrudnieniem, bo ogry? Z takim cholernym utrudnieniem. A, no i po drodze wykorzystałem oczywiście Step of the Wind, żeby zrobić te 90 stóp ruchu, bo tak to bym nie miał. To ki wykorzystałem. 12 na rzut, dobra. Ten ogr, będąc trochę w desperacji, pobiegnie w stronę muru i zacznie go uderzać pięściami, żeby go rozwalić po prostu. Natomiast wróg, do którego biegł Atro, widzicie, jak ta ciemna postać rzuca jakiś czar. Wokół niej pojawiają się 3 ciemne duszki, które zaczynają ją otaczać. Wyglądają trochę jak takie duszkowe smoki. Mają skrzydła bardziej nietoperze, są czarne, całe naokoło trochę falują. Kręcą się wokół tej postaci. Ona podchodzi w stronę Atro, który do niej podbiegał. Jest prawie przy tobie, ale jednak jeszcze nie jesteście w zwarciu. Elmenor. To ja pójdę w takim razie w stronę tego przeciwnika, z którym walczy Emma. Nie dotrę do niego, to jest oczywiste, natomiast będę... już padł. To czemu jest tutaj? No. Bo nie usunął. Został jeden ogr i wróg, który jest obok Atra. Więc w takim wypadku ja mogę się tylko przechadzać i rzucę Atro, nie wiem, bardowską inspirację, może mu się przyda jeszcze do walki z tym ogrem, co poszedł napieprzać pod mur, tak? Tylko się do niego troszkę zbliżę, żeby mnie lepiej słyszał. Proszę bardzo. Thank you. Krzyknę do ciebie, masz bardowską inspirację! Nie będę grał na flecie! Czuję się tym zainspirowany. Świetnie. Że nie będzie grał na flecie i nikogo z nas nie trafi jakimś czarem. Nikomu nie chce grać na flecie, no Elmenor dzisiaj ma jakiś zły humor. Ila. Dobra, widząc, że Atro biegnie do tego gościa w czarnym płaszczu, to niech będzie, że niech sobie kogoś znowu zabije. Ja będę sobie strzelać w tego ogra, który wali w mur i próbuję go rozwalić. 15. Trafiasz? Na 12. A Hunter's Marka przekładałaś? Nie, ten może teraz... Tak, przekładam. No przekładam. To akcji. Czyli 14. Tak, i teraz drugi raz. Za 9 plus 5, no za 14. 26 obrażeń dostaję. 2 strzały w tył głowy. Nie w tył głowy, może w kręgosłup gdzieś tam. Te 2 strzały lecą w jego stronę, w kark się wbijają. On z impetu tych obrażeń, z bólu tak opada na ten mur. Trochę ten mur się na niego sypie. I pada, martwy. No, a w międzyczasie Wafel do mnie sprintuje. Strażnicy strzelają w stronę jedynego wroga, który został, więc jak wszyscy rzucą bełtami i... Kurwa, te słowa mnie... Kuszami rzucają. Tak, rzucają kuszami.
Więc jak wszyscy strażnicy zaczną strzelać z łuków, z kuszy w stronę tego wroga, to też go pokonają, więc jest mogą tutaj... Mogą sprawić atro. Tak. Stoi obok. Jest tutaj okropna rzeź, pełno krwi, pełno ciemnych plam leżących. Poszatkowanych wrogów. No bardzo, tak, i na pewno bardzo, bardzo, bardzo tu śmierdzi. Dziękuję bardzo za wyczerpującą walkę i bardzo dziękuję za cierpliwość i dziękuję za sesję. Dzięki. Słyszeliście, słyszeliście pojęcie farmy XP? To jest to mnie, farmy do robienia XP. To było to. XP. Dobra, to 7 level, tak? Wtedy? Nie. Tak, ja chyba mam minus 1. Myślę, że zasłużony. Na pewno każdy, kto mnie słucha, każdy, kto mnie zna, już wie doskonale, że miłość to jest coś takiego, co po prostu aż budzi we mnie wszystkie pozytywne emocje. Uwielbiam miłość, uwielbiam ją czuć, uwielbiam ją smakować, uwielbiam o niej słyszeć, uwielbiam o niej pisać. Dlatego dzisiaj przygotowałem dla was wiersz o miłości, który jest inspirowany Atro i Triną. Miłość wisi w powietrzu. Ja czuję takie rzeczy. Kiedy kobieta i mężczyzna się zakochują, to zapach nie przeczy. Moc feromonu, który w powietrze się wznosi, wnet moje nozdrza wypełnia i z nóg mnie kosi. Bo miłość to piękno, miłość to dar, a ja obserwuję i kocham tej miłości czar.